Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Yes Your Grace. Tak więc zobaczmy, co nam to się wydarzy pod koniec naszej rozgrywki. 40 tydzień, 10 tygodni do oblężenia. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie uważam, że jest dobrze. Mamy sporo kasy, przyzwoicie zasobów. I co? Chyba już więcej nie ma. Dobra, zapisz i kontynuuj. Nasza armia jest dość tania, więc tydzień 41, grewno. Wróciła Alena. Powiedziałam wieśniakom, by stawili... A, to znów to samo. Stawili, dobra. O, Torlando. Wasza wysokość, oto skończony akt. Dzień, na który czekaliście, w końcu nadszedł. Nic nie będzie się równało mojej epopei i to dzięki wam. Zakładam, że chcecie usłyszeć ten utwór. No, lepiej, żeby było to dobre, bo... Kilku moich agentów poświęciło tygodnie na ten projekt. Lepiej, żeby było to tak dobre, jak obiecałeś. Nie martwcie się, absolutnie jest tego warte. Och, spodoba wam się. Wysoko na niebie, księżyc jasno świeci. Noc kupały, taneczne ogniska wznieci. Śmiech i muzyka będą rządzić tej nocy, lecz zmęczony rycerz nie odzyska swych mocy. W murach zamku czuwaj, wytęża zmysły. Silny, spocony, powrócił z misji. Nie chowaj miecza, generale, pokaż, na co cię stać. Stal zimna niczym ona, wiedźma. Rozłóż swoje kochanie, niech zobaczę twe mikstury. No dobra, niech mówi wiedź. Proszę, nie przestawaj. Oto pan bestii nadchodzi, już się zbliża. Miałem nadzieję, że poczekasz. Mów bez krępacji. I własną bestię wyciąga, by dokonać transakcji. Królewskie głowy są tuż za solidnymi ścianami. Odgłosy targu noszą się po korytarzach echami. Może to i dla mnie jakaś okazja, pomyślała, skoro królowa... Aurela też bestie by hola. Będę musiał cię tu zatrzymać. O nie! To najlepsza część, wasza wysokość. Ach. Powiem tak. Same jakieś sprośności, ale czy robimy dobrą minę do złej gry? Bo żeśmy sami tego wspierali, czy nie chcemy tego słuchać? Dobra. To fantastyczne. Ale nie sądzę, że muszę słyszeć całość. Słyszałem sedno twojego wiersza. Och, jak sobie życzysz, wasza wysokość. Podzielę się tym wierszem z całym światem. Wielkim hitem. Oh my god. Ciekawe, co tu się wydarzy z tego powodu. Będą jakieś plotki na nasz temat? Nie wiem, ale zobaczymy. Wiośniak, wzywałeś mnie. Czy dołączysz do nadchodzącej bitwy? Odbudowałeś nasze domy po powodzi? Sądzę, że są jeszcze twardsze niż wcześniej. Nie sądzę, żeśmy mogli znaleźć lepsze domy gdziekolwiek. Staniemy z tobą do walki. Chcemy chronić nasze ziemię. Bitwa rozpocznie za 9 tygodni. Dobra, kolejnych 6 typa. Cedani, co to jest? Cedani? Oh my god. Tym razem przyszłaś sama siebie, młoda damo. Niedźwiedź, naprawdę? Czy on nie jest najlepszy? Kurde, przynajmniej mu jej pierwszy lepszy dupek nie zabije tego zwierzęcia. Dobra, jest pięknym stworzeniem, ale nie mogę pozwolić ci go zatrzymać. Jest straszny, nie jest straszny. To Wojtek, pomógł nam odzyskać Lorsulię. Ojcze, proszę, pozwól mi go zatrzymać. Jest moim najlepszym agentem, nie wyrządzi żadnej szkody. Właśnie, gdzie go znalazłaś? Jak właśnie niedźwiedzia, małe ziółko? Zostawiłam resztki w ogrodzie, pewnego dnia po prostu tam był. Jedzenie w ogrodzie. Zastanawiałem się, dlaczego ostatnio ciągle zawsze taki tam bałagan. Czy w ten sposób przyciągasz wszystkie swoje zwierzęta, Cedani? Kurde. Asalia ci to o tym mówiła, jak była historia ze skunksem. Cóż, musiałem jakoś zdobywać ich zaufanie. Czemu Wojtek? Wojtek, to nie brzmi jak ty, małe ziółko. Z
Skończyłam z głupimi imionami. Jestem już dorosła, więc niedźwiedź ma dorosłe imię. Myślę, że mu się podoba. Sorki. I co teraz? Czy ja myślę, że to jest dziecko tego niedźwiedzia, czy też niedźwiedzicy, którego zabił nasz łowca, tego Wolkisa, Wolkesa, nie pamiętam, co się nazywało, ale mówił, że pod zamkiem się niedźwiedź szwendał jednooki. I pewno to jest jego młode, bo to nie wygląda mi na dorosłego niedźwiedzia. Audry, niedźwiedzie są przyjazne i ogólnie są niebezpieczne, jeśli się przywiązane do ludzi. Jeśli kiedykolwiek stanie się niebezpieczny, zawsze możemy się go pozbyć. Widzisz, jest nieszkodliwy dla nas, ale nie dla wroga, wyszkolę go. Raczej zakładam, że niedźwiedzia znów spotka coś złego. Myślę, że to wystarczy. Wystarczy, małe ziółko. Więc co powiesz, ojcze? To znaczy, wasza wysokość? Czy Wojtek może z nami zostać? Szkoda mi, powiem wam, niedźwiedzia. Bo jak zostanie, to... To będzie z nim źle. No ale dobra. Córka ma doła, niech ma niedźwiedzia. Już wszystkie zwierzęta jej zdechły. Może zostać, ale jeśli to się stanie, sam go wyrzucę. Nie będziesz musiał, obiecuję. Chodź ze mną, Wojtek, odprowadzę cię. Dobra, pogadam z żoną. Nie, jeszcze jest jeden. Myślałem, że on przyszedł z nią pilnować ją. Wieśniak. Wasza wysokość, zaklinam was. Nasz spichlerz został zniszczony przez błotną lawinę. Czy możecie nam jakoś pomóc? Generała nie mam. Kurde, gdzie on jest? Dobra, bierz te zapasy. Dobrze, że mamy już dużo napełnione, jeżeli chodzi o nasze tam rezerwy. Dobra. I lecimy. Dużo rozmów. Zaczniemy tu. O, jest nasz niedźwiedź. I wiedźma. Czy to jest bezpieczne? Absolutnie, wasza wysokość. Oj, nie wiem. Pieprzy w łapę. A nie. No dobrze. Wasza wysokość. Wiem, że powinien się zatrzymać niedźwiedzia, ale naprawdę powinna być bardzo ostrożna. Nie żartuję. Jak coś się dzieje, biegniesz prosto do mnie, słyszysz? Nic się nie wydarzy. Cedani, dobrze, wasza wysokość. Przyjdę prosto do ciebie. Ojcze, tak? Znalazłam tę książkę, jest o niedźwiedziach. Czy mogę pożyczyć? Oczywiście, że możesz, małe ziółko. Weź dowolną książkę. Poproszę Danikę, aby mi ją później przeczytała. No dobra. Kurde, siedzisz na swoim przodku. Jak mówię, jest dosyć mały ten niedźwiedź. Nie wyrosło mu się. Dobra, do żony. Żona w ciąży, ciekawe jak się czuje. Kochanie. Widziałaś ty, Dani, kochanie? Przyszła do mnie wcześniej, nie widziałam jej, czemu? Och, proszę, nie złość się. O nie, co ona znowu wymyśliła? Wiesz dobrze, jaka ona jest. Szuka nowego zwierzątka, odkąd Luli wyjechała. Uważam, że tym razem przesadziła, ale nie miałem serca jej odmówić. Eryk, co się dzieje? Przyniosła niedźwiadka do zamku. Co? Postradałeś rozum? To niebezpieczne. To się nie dzieje naprawdę. Hej, uspokój się. To tylko mały niedźwiadek, wcale nie jest niebezpieczny. Mówię, teraz jest miły i słodki, ale poczekaj, aż dorośnie. Strażnicy będą mieć na niego oko. Przynajmniej do zakończenia bitwy. Później zobaczymy, co dalej. Niech będzie. Ale jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, nic się nie wydarzy. Obiecuję. Aurelia... Dobra, już koniec. Kochanie, do zobaczenia później. Okej, lecimy. I została nam Asalia. Z kolorowymi włosami. Tak, ojcze? Widziałaś Wojtka? To nowe zwierzątko Cedani.
Tak, jest taki fajny. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Skąd ona w ogóle bierze te pomysły? Nie mam pojęcia. Muszę cię o coś poprosić. Miej na niego oko. A jeśli coś się stanie, daj mi natychmiast znać. Co jeśli zjem je z żywcem? Asalia, nie żartuj. Pozwoliłem mi zatrzymać niedźwiadka, ale naprawdę się o nią martwię. Dobrze, ojcze, zapiekuję się nim. Dziękuję. Kurde, walczysz mieczem, strzelasz z łuku i myślisz, że ci jakiś... półroczny niedźwiadek zje? No nic. Różnie z drugiej strony może być. Mapa. Tu jest ta sprawa, gdzie... wysłaliśmy generała, żeby zajął się podatkiem. Tego spławiłem. Tu chyba też spławiłem. Tego na pewno. Lawina błotna. Tych nie wiem, szczerze nie pamiętam. Zdaje mi się, że na buty pijaczynie dałem. Dobra. Wiedźma, odwiedź pijaka. No i lecimy. No dobrze, za stopami jest nieźle. Możemy powiedzmy znów dwa tu wrzucić. Zostanie nam taka przyzwolita liczba. Chociaż jeszcze tyle tygodni. Wiecie co, będę trzymał troszkę więcej na wszelki wypadek. Cała ekipa teraz wróci. I lecimy. Grewno, tydzień 42. No dobra, generale. Wasza wysokość, rozmawiałem z lordem Grego i Lady Maszą. Zgodzili się zaprzestać opodatkowywać wioskę podwójnie. Lady Masza zaproponowała, że zwróci im zabrane złoto. To dobrze. Dziękuję za rozmowę z nimi. Nie ma problemu, wasza wysokość. Kurde, jak łatwo poszło. Już się bałem, że będę musiał im obniżyć podatki czy coś. Alena była u pijaka. Dobra, wrócił. Łowca. Udało mi się znaleźć Aidwara wiosny, wasza wysokość. Zmienił się w popiół, kiedy zadałem ostatni cios. No dobra. Ogarnąłeś tego Aidwara. Wieśniak, znowu coś będzie chciał. Wasza wysokość, dziękuję bardzo za pomoc. Niestety nie byliśmy w stanie przenieść kamieni do miasta. Były po prostu zbyt ciężkie. Koło powozu ciągle się łamały, ponieważ ścieżka prowadząca do miasta jest bardzo kamienista. Konie w końcu zaczęły mdleć pod nadmiernego wysiłku. Musieliśmy się zatrzymać, zostawić kamień na środku drogi. Moglibyśmy go przenieść, gdybyśmy mieli lepszy wózek i więcej koni. Niestety zużyliśmy już wszystkie zasoby, które mieliśmy. Czy królestwo w jakikolwiek sposób mogłoby nas wesprzeć w tej trudnej sytuacji? Wszyscy coś chcecie. Bierz to złoto, Mendo. Jeżeli zacząłeś budować ten kołowrót, musisz go ukończyć. Bardzo hojnie. Powiadomię natychmiast wszystkich, że możemy wznowić projekt. Dziękuję, wasza wysokość. Niech bogowie mają was w opiece. Dobra. Wiośniak. Wasza wysokość, dołączysz do naszej armii? Potrzebujemy największych mężczyzn. Ech, ciągle szukam. Co to było? Mojej wędki. Straciłem moją sięgałem bandytę. Co to był za dzień? Co chciałeś raz jeszcze? Ech, nieważne, dobra. Pijak nam nie pomógł. Wasza wysokość, mały ptaszek szepnął mi, że Asalia spotyka się z kimś, kim nie powinna. Mały ptaszek, czy to kolejny agent? Ptaki, pająki, ale nie duchy. Duchy nie istnieją, mam nadzieję. W każdym razie czułam się zobowiązana poinformować o tym, wasza wysokość. Myślę, że tyle królewskiej pracy jak... kiedy jeden dzień wystarczy. Teraz pójdę sobie, zagram w kilka gier. No dobra. Mam złe przyczyny do tego. No ja też. Wasza wysokość. W nocy moja wieś została splądrowana przez jakieś zwierzęta. Myślałem, że to wilki. Ale mięso pozostało nietknięte. Dnie zioła i korzenie zniknęły. Niektórzy twierdzą, że widzieli coś, co przypomina zająca, tylko większe i brzydsze. Wygląda na to, że Jaros może być w pobliżu. Nikt nie ma odwagi go wytropić.
Ja bym mógł, ale nie jestem głupi. Mają zwyczaj wabić ludzi na bagna i nigdy już nie wracają. Mam rodzinę, nie mogę ryzykować i ich zostawić, ale może jeden z twoich łowców. No nie, zapasów mu tyle nie dam. A czego Ola? Nie, no łowca sobie poradzi z nim. Łowca znajdzie twojego demona. O, oh my god, nie pisało już 3 tygodnie. Dziękuję, wasza wysokość. Powiem żonie, że nasze dzieci będą w nocy bezpieczne. Więc mogą być niebezpieczne, koniec końców nie jestem tchórzem. No dobra. Ludzie są szczęśliwi. I kolejny. Wasza wysokość, przygotowujemy się do palenia i topienia Marzanny, aby powitać wiosnę. Nasze wioski Brun, Wietrew i Branka co roku organizują konkurs na lepszą Marzannę. Och, och, wiem. Być może sam król chciałby osądzić, która Marzanna będzie najlepsza. Tak, czemu nie? Mogę to zrobić. Będziemy zaszczyceni, mogąc was gościć, wasza wysokość. W takim razie przyszedłem tutaj po coś innego. Mieliśmy bardzo niefortunny rok. Zastanawiamy się, czy moglibyście dać nam trochę zasobów na zbudowanie jednej z Marzanny. Ale tylko tak. 20 zasobów, to... Mogę użyć siana, ale mogę mu pomóc. Kurde. Pomogę. Uwielbiam palenie Marzanny. Pamiętam, jak budowałem kukłę jako dziecko. Pomogę wam. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. To z pewnością przyniesie nam szczęście. Będziemy gotowi za kilka tygodni. Następnie odwiedzimy salę tronową, abyś mógł ją ocenić. W porządku. Och, to niesamowite. Wszystkim się spodoba. No dobra, czyli Marzannę zasponsorowaliśmy. I gdzie teraz? Lecimy. A właśnie, córka pewno znów uciekła do Mai. O my god, a ta co tu robi? Tak, ojcze? Co tu robi Maja? Asalia, co ona tu robi? Maja nie powinna przebywać w zamku. Kocham ją, ojcze. O? To prawda. Przy niej czuję się bezpiecznie. Czuję, że żyję. Czuję, że gdzieś przynależę. A kiedy jej nie ma, nie ma tak... Tak bardzo ją tęsknię, że nie mogę przy niej myśleć. Oh my god. Zastanawiam się wtedy, gdzie jest, co robi, co je. Jeśli to nie jest miłość, nie wiem, co nią jest. Chcę widywać Maję każdego dnia. Chcę, żeby przychodziła do zamku, kiedy tylko zechce. Rozumiem. Nie chcę bez niej żyć. To teraz jest pytanie. Czy jeżeli ona się tu wprowadzi, to będzie pomaganie tym nieszczęsnym ludziom? No, co powiedzą ludzie? Jesteś księżniczką, powinnaś po prostu być księcia albo króla, co ludzie pomyślą? Nie obchodzi mnie, chcę jedynie częściej widywać się z Mają. Czy ona się tu wprowadzi? Chciałaby, żeby mieszkała w zamku? Tak, cóż nie? W porządku, tylko żeby mogła częściej mnie odwiedzać. Pozwól mi pomyśleć. To wyjaśnia, dlaczego spędzałeś ze sobą tyle czasu. Co ty masz do powiedzenia, Maju? Wasza wysokość, nie miałam zamiaru wpadać tutaj niczym burza. Asala obiecała mi, że będę mogła odwiedzać ją w zamku. Odwzajemnią uczucia waszej córki. Żadna z nas nic takiego nie planowała. Po prostu im więcej czasu spędzałyśmy razem, tym stawałyśmy sobie bliższe. Nie chcę sprawiać żadnych problemów, wasza wysokość, ale chciałabym spotykać się z Asalią częściej. Powiem tak. Nie mam nic do tego, tylko ona jest tą nieszczęsną radowianką. Dobra, niech jest. Maja może pojawiać się w zamku, kiedy tylko zechce. Żałuję, że twoja siostra nie miała takiej swobody. Tylko pilnuj, żeby nie zrobiła nic głupiego. Maja, miej na nią oko. Tak, wasza wysokość. Dziękuję, ojcze. Mówiłam ci, że zrozumie. Uważaj na siebie.
No i teraz zobaczymy, co tu się wydarzyło. A, to jest rytuał, tornado, palenie marzanny, dobra, Asalia. Żałując po tej decyzji dotyczących najstarszej córki, król Elik postanowił dać Asali swobodę bicia z kimkolwiek zechce. Postanowił pozwiedzać Mai, odwiedzać zamek, aby uszczęśliwić swoją córkę. Dobra. Misiek i żona. O, żona teraz będzie miała dostanie zawału. I dobra. Zemściliśmy się na Radowianach. Okej. I tamte potwory drobne, to tam nie problem. Żona. Żona dostanie zawału. Już to czuję. Będzie poronienie czy coś, bo tu nic nie jest za darmo. Bo kochanie... Znalazłem tę dwójkę w ogrodach. Bawiły się. Nie miałem serca wygonić Mai, ale trochę się martwię. Ona jest z Radowi. Co jeśli planują zemstę? Nie bądź niemądry. Nie mieliby szans. Myślę, że byliśmy zbyt surowi, by to sali. A spowiedziała się w sobie zakochane. Zakochane w dziewczynie? Tak myślę. Przynajmniej miała szansę znaleźć kogoś, kogo może kochać. Żałuję, że Lord Sulia nie miała takiej swobody. Chciałbym, żeby nasze dziewczynki były szczęśliwe. O, powiem szczerze, nie spodziewałem się. Ja tu się spodziewałem płaczu i zgrzytania zębami. A to tak na spokojnie przeszło. Chyba nasza żona w ciąży jest spokojniejsza, jak to dziwne, ale tak to wygląda. Tu nic nie zrobimy. Teraz mapa. Więc tak, tu ogarnęliśmy z tym podatkiem. Niech pójdzie... Czy generała, czy mamy? Mamy. Dobra. I mamy jeszcze wiedźmę. Wiedźmę. Mapa. No tak. Tu nie pomogliśmy. Tu nie. Aitvar. Lawina błotna chyba pomogliśmy. Tego nie pamiętam i tego nie pamiętam. Lawina błotna i co jeszcze? Na Aitvara teraz wysłaliśmy. Nie, na Jarosa wysłaliśmy. Aitvara żeśmy ubili przed chwilą. Dobra. Dlatego właśnie staram się to rozegrać w ciągu 24 godzin, bo inaczej bym po prostu zwyczajnie pamiętam, a czytać mi się tego ostatnio, jak miałbym ochotę, te wszystkie opisy. No, aha, to jest ten list tego Pietrka nieszczęsnego. Ciekawe, czy możemy kogoś dźgnąć igłą. No nic, to jest dobrze. Lecimy. Zbliża się dzień sądny. No i zbieramy te zasoby powoli. Tu jest dobrze. A w sumie dobrze. Za łowcy nie zapłaciliśmy, bo jest na imprezie, znaczy imprezie na misji. Zapisz i kontynuuj. Tydzień 43. Dobra, wrócił generał, wezwał wieśniaków, wróciła Alena, wezwała wieśniaków, więc nie będę czytał tego za każdym razem. Wieśniak. Czy dołączył do armii w nadchodzącej bitwie? Idziemy na wojnę, potrzebujemy pomocy w ochronie naszego królestwa. Oczywiście, wasza wysokość. Upewniłeś się, że kwestie podatkowe naszej wioski są właściwie rozwiązane. Zadbam o to, aby nasza wioska była do twojej dyspozycji. Bądź gotów za 7 tygodni. Też tylko 6 luda. No nic, kolejny wieśniak. Co się dzieje, wasza wysokość? Dlaczego po mnie posłałeś? Czy dołączył do armii w nadchodzącej bitwie? Musimy wzmocnić nasze siły. Pomogłeś mi znaleźć tego podstępnego Aitvara. Od tej pory nie miałem z nim problemów. Pomogę. Mam nadzieję, że... Będziecie rządzić przez długi czas, wasza wysokość. Bądź gotów za 7 tygodni. No dobra, nam armia zaczyna rosnąć. Wróżbitka. Wasza wysokość, dziś przynoszę wam specjalny asortyment. To moja specjalna kolekcja magicznych kamieni i kryształów. Gromadzę od wielu lat. Tak, niektóre pochodzą z lokalnych rzek.
Niektóre wydobyto w górach szarych. Mam kilka niezwykłych kamiennych talizmanów z Kaladur. Oczywiście przyniosą wam bogactwo, to znaczy, jeśli czują waszą pozytywną energię. Skąd będę wiedział, czy działają? Cóż, będę działać tylko wtedy, gdy naprawdę w to uwierzysz. Dobrze, pokaż, co tam masz. Będą pięknie wyglądać, zdobiąc wasz tron. Dokonajcie wyboru. Nie będziecie zawiedzeni. O kurde. Szczerze, czy mi one są potrzebne? Drogie to jak cholera, ale no... Któreś pewno jest potrzebne, dając życie. To nie jest tak, że wszystkie. Kupię sobie kamień uzdrowienia, bo... Chcę mieć jako coś, co będzie może kiedyś pomogło, coś się wydarzy. Asper ma najpiękniejszy różowy kolor. Przywraca to, co powinno być. Umożliwia osiągnięcie pełnego potencjału, ale przede wszystkim leczy duszę z chorób. I teraz pojawia się pytanie. Czy potrzebujemy więcej tych kamieni? Kupię ten, bo jest tani. Wezmę kamień pozytywności. To będzie 5 sztuk złota. Jesteście pewni? Tak. Świetnie, żółty uwarolic jest złotem morza. Niektórzy nazywają go zestalonym słońcem. Uważa się, że wnosi do życia pozytywność i szczęście. Wyciąga ból z ciała fizycznego i duchowego. Zmienia się i zmienia go w jasne, pozytywne myślenie. Kurde, może należało spróbować z tym rytuałem, bo zakładam, że te kamienie mogą być do tego potrzebne, żeby pomóc żonie podczas rytuału. Kurde! Zbieraliśmy cały czas złoto. Jest z nim dobrze. Handlujemy pyłkiem, więc tą kasę mamy. A zaszalejmy na koniec. Kupmy wszystkie. Poproszę kamień mądrości. To będzie 14 sztuk złota. Jesteście pewni? Tak. Świetnie! Ezolit pochodzi z gór szarych. Jego ciemnoniebieski kolor jest znakiem królewskim, symbolem honoru, bogów i władzy. Niesie mądrość i prawdę. Doświadczysz wielkiego szacunku od poddanych, jeśli masz ten kamień. Dobra, i ten kupmy też, będzie komplet. Czy mogę poprosić o kamień bogactwa? To będzie 25 sztuk złota, jesteście pewni? Tak. Tak, wspaniale! Złoty sapkolit to klejnot o pięknym żółtym kolorze. Symbolizuje jasność, intuicję i samodoskonalenie. Przynosi bogactwo i szczęście, ale także symbol władzy, siły i życzliwości. To wszystko. Dziękuję za wizytę. Nie ma za co. To przyjemność, za co tam interesy. No dobra. Mamy kamienie. Oby one zadziałały jakoś. Niestety nie ma ich tu. Liczyłem, że się pojawią na tej liście jako przedmioty, które będę mógł użyć. Zakładałem, ale no okej. Okay. Wasza wysokość, musimy wkrótce zwołać szczyt królewski. To będzie nasza ostatnia szansa na rozmowę z nimi przed bitwą. Jeśli jest coś jeszcze, co musicie zrobić, aby spełnić ich prośby, to będzie ostatnia szansa. Jeszcze nie rozmawialiśmy z Varidem, powinniście go zaprosić i poinformować o swojej decyzji dotyczącej jego oferty. Dziękuję za, że poinformowałeś mnie, Andry. Nie chcę oddawać mu córki. Po pierwsze, woli dziewczyny, a po drugie, naprawdę jakoś już raz oddaliśmy córkę i to się dobrze nie skończyło, więc... Nie widzę, żeby to miało się teraz dobrze skończyć. No nic, wysyłamy naszą ekipę. To miało nie być. Tu nie pamiętam szczerze. Tu nie, lawina błotna. Nowe się nie pojawiają. Zdaje mi się, że lawinę błotną żeśmy ogarnęli, więc wyślijmy generała. I tutaj nie pamiętam, co się działo. Wyślijmy wiedźmę. Czy zostaje nam to? Tu na pewno nie. I tu na pewno nie. Nie wiem, co z tym, bo komuś pomogliśmy, komuś nie, bo tu jest kilku zaginionych.
ani pamiętam co i jak. No nic. Czyli tak, sojusznicy. Kto by, nikt nie chce z nami gadać tak naprawdę. Lecimy. Mamy na maksy zasobów, więc to jest ok. Ze złotem nie jest źle, mimo naszej rozrzutności. Liczyłem na te kamienie, że będą do użycia, ale trudno. Jeszcze 7 tygodni, więc wydaje się dobrze. Grewno, tydzień 44. Dobra, generał. Powiedziałem wyśniakom, by stawili się... A, dobra. I ona to samo powie. Nieważne. Lecicie. Kupiec. Sprzedaję paczki zasobów. Pozwolę, że pomogę ci w walce. Oferuję najlepsze ceny w Davern. Tylko 28 sztuk złota za 22 paczki zasobów. Co uważacie? Czy na pewno wezmę pyłek, jak zawsze, oczywiście. Co jeszcze? Czy ja... Tak, złota mamy sporo, ale z drugiej strony cholera wie, co oni będą chcieli. Złoto też się szybciej rozchodzi, no bo płacimy za naszych różnych ludzi. Chyba nie będę kombinował. Na razie co zostanie. To było na tyle, dziękuję. Wrócę z Davern za kilka tygodni. Do zobaczenia, czy do Davern. Wieśniak. Wasza wysokość. Wasz łowca... Co? Zagubił się na bagnach. Czekaliśmy, aż wróci z wiadomością o Jarosie. A nie ma po nim śladu. To niedobrze. Wasza wysokość. Nie możemy wiele zrobić. Musimy czekać na łowcę. Tak mi przykro, wasza wysokość. Mam nadzieję, że wkrótce wróci cały i zdrowy. Jeśli królewski łowca nie mógł poradzić sobie z Jarosem, to nie wiem, kto może. Dobrze, to nie ja poszedłem do lasu. Kurde, żeśmy łowcę stracili? Tego się nie spodziewałem. Wasza wysokość, w czym mogę pomóc? Czy dołączył do armii? A Tana zamierza atakować. Potrzebujemy pomocy w ochronie naszego królestwa. Pomożemy, jesteśmy wam to winni. Pomogliście, gdy nasz spichrz został zniszczony przez lawinę błotną. Zbudowaliśmy nowy i jest lepszy niż jakikolwiek spichlerz w Graven. Na pewno warto go bronić. Bądź gotów za 6 tygodni. No dobra. Kolejny wsiór. Jak mogę pomóc, wasza wysokość? Czy dołączysz do armii nadchodzącej... No właśnie. Wojna z Atanom się zbliża. Moja armia cię potrzebuje. Powiedziałem, że będziemy na zawsze dłużnikami, kiedy nam pomogliście. Po pożarach odbudowaliśmy całą wioskę. Możecie nas liczyć. Będę gotowy. Bądź gotowy za 6 tygodni. No dobra. Armia nam rośnie. Szybciej niż zakładałem. Kolejny wieśniak. Wasza wysokość, wszyscy są chorzy. Ludzie z mojej wioski nie mogą przestać kaszleć. Kaszlą tak bardzo, że tracą oddech i mdleją. Mają też gorączkę i wymioty. I to nie jedna lub dwie osoby, to cała wioska. Tylko ja i kilku innych osób nadal dobrze się czuję. Wysłali mi więc do króla, bym prosił o pomoc. Myślę, że ta choroba jest zaraźliwa. Wszyscy zamknęli się w swoich domach i nie wychodzą. Musimy coś zrobić, wasza wysokość, zanim się to rozprzestrzeni. Czyli łowca nie pomoże, na to po pierwsze go nie ma, po drugie na chorobę nie pomoże. Wyślemy wiedźmę. Będzie w stanie wyleczyć. Może odkryje, co powoduje chorobę. Dziękuję, wasza wysokość. Będziemy na nią cierpliwie czekać. No i super. Ludzie szczęśliwi. Szczęśliwość leci w górę. I kurde, nieprzetłumaczony chłop. Wasza wysokość, przepraszam, że wam przeszkadzam. Pochodzę z Wietrew. Jak wiecie, organizujemy coroczne spalanie marzanny. Słyszeliśmy, że pomogłeś Brunlowi w konstrukcji tej kukły. Proszę, wasza wysokość, czy mógłbyś nam również dać trochę zasobów? Tak będzie sprawiedliwie dla wszystkich. Zawsze przegrywamy, ponieważ nasza wioska jest najbiedniejsza, a nasze dzieci byłyby przeszczęśliwe, gdybyśmy raz zwyciężyli. Ale z waszą pomocą mamy szansę. Ach, dałem jednym, dam im drugim. Przypuszczam, że będzie sprawiedliwie, jeśli wszystkim pomogę. Widziałem, że mogę na was liczyć. Nie rozczarujemy was. Nasza marzanna będzie najlepsza. Jestem pewien, że tak będzie. Ach. No dobra. Mogliśmy kupić te zasoby.
teraz idziesz, dostaniesz więcej proszku. Dobra, a i jeszcze to na tyle. List Eryku, królu Davern. Twoja córka Lursulia została oskarżona o zdradę stanu, bluźnierstwo i czary. Lursulia spiskowała przeciwko własnemu mężowi, królowi Atany. Lursulia pełniła akt bluźnierstwa, publicznie krytykując dzieło Boga. Dzieło Boga, wolę Kościoła i celowo unikając udziału w oficjalnych uroczystościach. Lursulia z Davern została uznana za winną czarnoksięstwa, przeprowadzania rytuałów okultystycznych i ważenia eliksirów. Została również uznana za winną kolaborowania z wrogiem, pomagając mu wygrać bitwę, niszcząc łańcuch górski za pomocą magii. Nie bez żalu czuje się zobowiązany poinformować się, że po wielu długich debatach i próbach wypędzenia diabła z Lursuli konieczne było ostatecznie oczyszczenie jej ciała płomieniami i modlitwą do Boga o przebaczenie dla jej duszy. Król Atany. Kurde, czy on ją spalił na stosie? No pięknie. Czy nie dość, że Ham to jeszcze fanatyk? No dobra. To niemożliwe. Czy zemdlejemy? Nie. Tak. Och, dlaczego? 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 No, to się dzieje. Nie spodziewałem się. Powiem szczerze, że... Nie wiem, czy tak... Ech, no nic. Eryk, obudziłeś się. O bogowie. Myślałem, o ciebie też straciłam. Jestem tutaj. Ja nie wiem, co robić, co powiedzieć. Nasza Lursulia odeszła. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Bądźmy twardzi. Po śmierci Lursuli nie ma nic, co by nas powstrzymywało od odwetu na nim. Musimy się przygotować na ten moment. Iwo zapłaci za wszystko, co zrobił. Za grożenie nam, za atakowanie nas. Eryku, proszę. Nie, nie, nie. On musi za to zapłacić. Myślałem, że radowani byli baldą barbarzyńców, ale okazali się bardziej cywilizowani niż królewskie korony. Musimy skupić się na ciągającej armii. Weźmiemy odwet. Ale nie możemy go ścigać. Musimy poczekać, aż sam do nas przyjdzie. Czy możesz przestać? Eryk, nasza córka nie żyje. Czy mógłbyś pomyśleć o niej przez chwilę? A widzę, że ona się nie ucieszyła. Jak się czujesz? Cała się trzęsę. Nie wiem, jak mamy sobie z tym kiedykolwiek poradzić. Musisz powiedzieć dziewczynkom. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. Więc jeszcze nie wiedzą? Okej. One prawdopodobnie wiedzą, ominęły ci pewne wydarzenia po tym, jak zemdlałeś. Powiedzą ci. Porozmawiam z nimi, nie martw się. Eryk, twój doradca zabrał list, powiedział, że tak będzie najlepiej. Nie, przeczytałam go w całości. Musisz im powiedzieć, jak umarła. Co on jej zrobił? Musisz być ze mną szczery. Eryku, nie okłamuj mnie. Muszę wiedzieć, co stało się z naszą córką. Nie, no nie będziemy już ukrywać. Lursulia została... Iwo uznał ją za wiedźmę. Po prostu mi powiedz. Stwierdził, że miała magiczną naturę. Eryk, powiedz to w końcu. Została spalona żywcem. Ach! Dlatego Tiara, co? Ja... Co? Co się stało? Andrzej! Powiedzcie wszystkim, że to koniec audiencji. Powiedzcie im, że mogą iść do diabła. Dziewczynki, mam nadzieję, że lepiej się trzymają niż Aurelia. Kurde, gdzie ona pobiegła? No, kominek mnie nie obchodzi. Co się stało z naszą żoną? No i teraz będzie ciężko.
Zacznijmy od mniejszej. Tu będzie... Wasza wysokość. No dobra, twoja siostra. Cydani. Ojcze! Co się stało z naszą Luli? Wszyscy krzyczeli, ty leżałaś na ziemi, a potem Astalia kazała mi tu wrócić i czekać na ciebie. Dała mi Triarę Lorsuli. Powiedziała, że przyszła wraz z listem. A, już wiem, co się stało z Triarą. Czyli pewno była jakaś uszkodzona, spalona, dlatego tak żona zaczęła panikować, mówiąc o Triarze. Luli nigdy się nią nie zostawiała, była jej ulubiona. Nie pozwalałam jej nawet dotknąć. Powiedz mi, że Luli ma się dobrze. Ojcze, proszę, szlocha. Nie, już mamy ciężkie czasy, trzeba ciężkich decyzji. Lursulia odeszła. Twoja siostra odeszła, Cedani. Ale ja jej nigdy nie powiedziałam o wszystkim, co się wydarzyło. Wszyscy moi agenci. Miałam im powiedzieć o wszystkich sekretach Asalii. Jak mam to zrobić, jeśli jej nie ma? To niesprawiedliwe. Masz rację, to niesprawiedliwe. Ale teraz nic nie możemy na to poradzić. Musisz być silna, Cedani. Wszyscy musimy. Ja postaram się, ojcze. Och, biedna, biedna Luli. O, pogłaszczmy Miśka. A, Tiara. Wiesz co, zatrzymaj ją, Lursula by sobie tego życzyła. Tak zrobię, czyli... Coś jeszcze? Czasami właśnie... Muszę zobaczyć się z matką. Powiedz jej, że wszystko będzie w porządku. Cydani, jesteś bardzo dzielna. Poradzimy sobie z tym wszystkim. Dziękuję, ojcze. Czasami te rozmowy się niby kończą, a się nie kończą. Ona jest taka waleczna. Dobra, lecimy dalej. No dobra, mamy przypał. Kurde, co teraz? Tak, ojcze. Musimy porozmawiać. Musimy porozmawiać, As. Ojcze. No wie już. Wiem. Domyśliłam się. Wszyscy rzucili się na pomoc, gdy spadłeś z tronu. A potem... Usłyszałam krzyk matki. Wszyscy ją słyszeli. Nigdy wcześniej takiej nie słyszałam. Powiedzieli mi, że przyszedł list. Wiedziałam, że coś musiało się stać Luli. Ona odeszła, prawda? Ach, tak, odeszła. Wiesz, mogłem temu zapobiec. To nie twoja wina. Nie miałeś wyboru, wszyscy to wiedzą. Iwo ponosi odpowiedzialność za wszystko. Musi za to zapłacić. Ach. Rozniosłabym go na strzępy, gdybym go tylko dorwała. Przecież on nawet nie jest wyższy ode mnie. Dałabym mu radę z łatwością. Ach, jestem taka wściekła i smutna. Mam wrażenie, że cały świat wiruje. Ojcze, proszę, obiecaj mi, że ją pomścisz. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Iwo pożałuje, obiecuję ci, Asalia. Dziękuję, ojcze. No i dobrze. Pójdę zobaczyć, jak matka się trzyma. Jest zdruzgotana, jak i wszyscy inni. No dobra, ta córka jest jak zawsze bojowa. Nie mam pojęcia, jak to zrobimy, ale coś zrobimy. Na pewno. No, przeżyjemy, to będzie zwycięstwo. No dobra. Więc teraz mapa. Tu... Nie pamiętam z tymi zaginięciami, ale wyślemy go do tego. No daliśmy mu... No dobra, wyślijmy generała. Oh my god, 2 tygodnie. Chyba nic więcej nie ma do zrobienia, lecimy. O! Aurelia, tu jesteś? Ja nie wiem, co powiedzieć. Czy ktoś wie, co można powiedzieć w takiej sytuacji? Czy możemy po prostu pobyć w ciszy? Tylko przez jeden krótki moment, gdy się wszyscy spotkali.
Inkana? W porządku, kochanie. Byłeś wystarczająco silny dla nas wszystkich. O. Mam jakiś. No dobra. Mamy rekwiem dla naszej córki. Generał pecha na 2 tygodnie, za niego płacimy. No trudno, niech będzie. Tu mamy komplet. Wszystko mamy zmaksowane. No nic. 6 tygodni. Jesteśmy w miarę przygotowani, uważam. To lecimy. Tydzień 45. Grewno. Nie jestem pewien, czy wstanie dziś z łóżka było dobrym pomysłem. Nie sądzę, żebym był gotów sobie z tym poradzić. A, powiedziałem wieśniakom, by stawili się w sprawie poboru. Niedługo powinni tu być. Dobra. A czy jednak od razu? To była kłamstwo z tymi 2 tygodniami. Łowca. Wasza wysokość, w końcu wytropiłem tego Jarosa. Jego ślady zaprowadziły mnie do lasu, w których nigdy nie byłem. W całym lesie rosły jakieś dziwne grzyby. Wydaje mi się, że zacząłem halucynować i wszędzie widziałem jakieś ślady. Włóczyłem się przez kilka dni, zanim wydostałem się z tej pułapki. W końcu dopadłem tę bestię. Wybaczcie, że tak długo to trwało, wasza wysokość. Martwiliśmy się o ciebie. Cieszę się, że wróciłeś. Odpocznij porządnie, zanim wrócisz do pracy. Mamy wiele do zrobienia. Dziękuję, wasza wysokość. A, jeszcze jedna rzecz. Przyniosłem ci jego skórę jako dowód. Moja żona powiedziała, że to mógł być fajny szalik czy coś. O, mamy... No, to ciekawe, co możemy z tą skórą zrobić. To paskudne stworzenie w rzeczywistości jest bardzo miękkie. Nie sądzę, bym potrzebował tego do czegokolwiek. Być może, może być warte kilka monet. Aha, czyli... myślałem, że to będzie coś ciekawszego. No nic. Trudno. Eton. Bierz pyłek, dealerze stary. Bajecznie, dziękuję ci. To wszystko. Von. Wieśniak. Wasza wysokość, kołowrót jest gotowy. Chciałem tylko jeszcze raz podziękować. Wygląda na to, że ludziom się to podoba. Odwiedzają go codziennie i ozdabiają kwiatami. To zdecydowanie podniosło morale naszego miasta. Bardzo dobrze to słyszeć. Cieszę się, że to zrobiliśmy. Cieszę się, jeśli moi ludzie są szczęśliwi. Och, są, wasza wysokość. A tak przy okazji, te kamienie to był jedynie podstęp. Nie sądziłem, że się na to nabierzesz. Aha. Co za kutas? Mógł chociaż tego nie mówić. Chciałeś mi widzieć, wasza wysokość. A, dołączysz do naszej armii. Idzie wojna. Każda pomoc jest doceniona. Cóż, chyba, jeśli muszę, to znaczy, pomogli się nam wcześniej, więc myślę, że jesteśmy wam to winni. Tylko proszę, nie dawajcie mi niebezpiecznych zadań. W porządku, nie będę. Bądź gotów za 5 tygodni. A, zatem to się bał Jarosa. Słyszeliśmy o księżniczce, wasza wysokość. Moje serce jest z tobą. Och, miała taki talent do mody, mówię wam. Niegdyś nosiłam obwisłe, stare szmaty, ale pomogła mi wybrać odpowiednią sukienkę na moje krągłości. Od tej pory ludzie zaczęli zwracać na mnie uwagę. I odejście to wielka strata dla nas wszystkich. Co? Proszę, przyjmij nasze kondolencje i ten mały prezent. No nie mówcie, że nam będą przynosić dary, bo nam córka umarła. No okej, ale to jest takie... tanie trochę. Cała nasza wioska jest w żałobie, wasza wysokość. Słyszeliśmy wiele dobrych rzeczy o księżnicy Lorsuli. Raz nawet doświadczyłem jej dobrego serca. Spotkaliśmy się na rynku. Była nie tylko miła, ale dała nam też dodatkową monetę. Przykro nam słyszeć, że odeszła, wasza wysokość. Proszę, weź to.
No dobra. Szkoda, wasza wysokość. Raz spotkałem księżniczkę w polu. Mój wóz utknął w błocie. Jak to zawsze tutaj bywa. Miała lekcję jazdy konnej. A zamiast po prostu przejechać, zatrzymała się i razem z swoimi strażnikami pomogła nam przepchnąć wóz. Była taka młoda. Nie zasługiwała, aby odejść. Na pewno nie tak. Och, przepraszam, nie powinienem było o tym wspominać. Nie radzę sobie dobrze z tymi rzeczami. Proszę, po prostu to weźcie. Ojej, to wielka strata dla nas wszystkich, wasza wysokość. Kiedyś wpadłem na księżniczkę Dorsulię w korytarzach, kiedy szedłem do was na audiencję. Przestraszyłem się, że skróci mi o głowę, ale zamiast tego powiedziała, że nie mam się czym martwić i życzyła miłego dnia. Przyniosłem wam coś. Nie przywróci wam córki, ale może rozjaśni wasz dzień. No, wszyscy nadają gifty. Przykro mi z powodu księżniczki, wasza wysokość. Jestem przyjaciółką Lorsuli. Często razem spacerowałyśmy po ogrodach. Kiedy chłopak, który się do mnie zalecał, złamał mi serce, płakałam przez wiele dni. Księżniczka Lorsulia była miła i zawsze wysyłała mi śmieszne liściki, żeby poprawić mi humor. Pomogła mi przetrwać trudny okres, a ja wreszcie znalazłem sobie partnera na całe życie. Mam nadzieję, że wasza rodzina zazna nieco spokoju, kiedy to wszystko się skończy. Oto prezent dla was. No kurde. Zgarnęliśmy trybut niezły. Aż mi głupio. Zarabiamy na śmierci córki. No nic. Więcej nie ma nic do zrobienia. Zostało nam trochę wiosek? Niewiele w sumie. Tym bardziej, że tych olaliśmy, bo to był pijak jakiś. Ogarnijmy wobec tego to. I tego też olaliśmy, bo on chciał... Handlował pyłkiem i mu nie pomogliśmy, więc w cholerę z nim. A, czyli nie wiedźma, a... Łowca, czyli łowca doszedł do siebie, dobra. To wszystko. Zostało już niewiele czasu. Tu jest wszystko, si. Zasoby, armia. Zapisz i kontynuuj. Grewno, tydzień 46. Dobra, wieśniacy przybędą. Wasza wysokość, udało mi się wyjaśnić źródło problemu epidemii wiosce. Wygląda na to, że wioska była w górze rzeki, wrzucała śmieci do wody. Zanieczyszczenie rzeki przypływa następnie przez inne wioski. Wieśniacy używają tej wody do picia, przygotowywania posiłków i mycia. Nie mają innego dostępu do wody. Chyba, że przejdą 4 godziny pieszo do drugiej wioski. To okropne wieści, ale przynajmniej znamy źródło problemu. Dziękuję ci. Myślę, że przedstawiciel wioski odwiedzi was ponownie. Nie ma problemu, pomogę im, jeśli będę mógł. I wezwał wieśniaków do poboru, to... Mało ważne. No i dobra, wieśniak. Dlaczego mnie wezwałeś? A, dołącz do armii w bitwie, mamy szansę, ale każda nawet najmniejsza pomoc zostanie doceniona. Nie uwiłożyłeś mi, kiedy przyszedłem w sprawie szkatułki. A, spadaj. Otworzyłem ją, ponieważ byłem ciekaw, co jest w środku. Nie chciałem umrzeć jak wuj Wacław. Szkatulka zawierała jakąś klątwę i odebrała mi wzrok. Nauczyłem się polegać tylko na słuchu, ale z pewnością nie mogę walczyć. Przykro mi to słyszeć. No dobra. Kolejny. Wasza wysokość, w czym mogę pomóc? Czy dołączysz do naszej armii? Czy dołączysz do armii w bitwie? Idzie wojna. Musimy zbudować obronę. Cóż? Okej. Czy Jedrik, jakiś inny król? No dobra, postanowiliśmy przynieść się do bliżej ich zamku. Cieszę się, że ktoś ci pomógł znaleźć syna. Życzę wam wszystkiego dobrego. A jednak... O, żołnierz.
Wasza wysokość, znaleźliśmy tych żołnierzy, którzy uciekli z radowiańskiego wojska. Mamy ich przykutych łańcuchami do muru. Powinieneś przyjść i coś z nimi zrobić. Przyjdę, jak tylko będę gotów. Przypominam, dobra, to wiem, że wpłynie nam układy z królami. I idziemy na tych żołnierzy. Są odpowiedzialni za zabicie naszych braci na polu bitwy. Nie powinniśmy mieć litości dla wroga. Niech posmakują naszej stali. Nie mieli dość honoru, by walczyć do końca. Uciekli jak tchórze, zamiast zmierzyć się swoim przeznaczeniem. Ale teraz ich mamy. Możemy pokazać im naszą sprawiedliwość. Naprawdę, muszę też zrobić to, co to jest najlepsze dla królestwa. Każdy król dowie się, jeśli postąpi niezgodnie z ich życzeniem i odmówi poparcia. Powiesić ich wszystkich. Niech nasi bracia staną pomszczeni. Ale wasza wysoko, słyszeliście króla. Zabierzmy ich na wzgórze i zróbmy z nich przykład. Spalić ich wszystkich. No i super. To akurat było... Okej, okay. Tu jest generał. Czy on nam coś powie? Wasza wysokość. A, to wszystko. Oby tak dalej. No nic, czyli... Czyli w sumie i tak mamy ich... dostępnych. Czy ja chcę za nich płacić? Czy ci nam odmówią i tak? Ten też nam odmówi, więc nie ma sensu ich wysyłać. Czy ja chcę za nich płacić jeszcze? Ale chyba nas stać na to. Lecimy. O! Witam. Witajcie, zgromadziłem was tutaj. Tak, tak, wszyscy wiemy, dlaczego tu jesteśmy. Pomińmy cały ten teatr. Rozprawiłem się z radowianami, tak jak prosiłeś, Jedrik. Fabian, pomimo twoich poglądów, myślę, że tak będzie najlepiej. Moi żołnierze wyśledzili radowian, którzy uciekli z bitwy. Kazałem ich wszystkich powiesić. Młodzi czy starzy, wtargnęli na nasze ziemie. Zabili naszych braci, zabili moich ludzi. Nie mogłem ryzykować, że zabiją więcej, Fabian. Moi ludzie przynieśli mi również ich króla. Został tak pobity, że ledwo mógł się ruszać. Bezbronny i zdruzgotany. Musiałem dokończyć, co zacząłem na szlaku górskim. Groził mojej rodzinie. Poprowadził armię przeciwko nam. Nie chciałem, żeby ten człowiek sprawił nam więcej kłopotów w przyszłości. Podjąłem decyzję, za które jestem gotów ponieść konsekwencje. Więc pozostawiam wam tę ostateczną decyzję. Czy możecie mi odeprzeć siły Atany spod moich bram? Dobrze zrobiłeś, Eryku. Wiem, że to było trudne, ale zrobiłeś to najlepsze dla swojej rodziny i szanuję to. Fakt, że uspokoiła mnie, to sprawia, że jest to dla mnie bardzo łatwy wybór. To znaczy, dotrzymałeś naszej umowy, więc masz moją armię. Tyle ludzkich istnień straconych, a można było temu łatwo zapobiec. Jestem rozczarowany, Eryku. Mogliśmy się od nich wiele nauczyć. No dobra, wybraliśmy taką ścieżkę. Czyli powinniśmy teraz 1300 żołnierzy, a my dalej 300. Czyli... Czy on nas też wystawi? Czy trzeba było sprzedać córkę? Trochę mnie to martwi. Kurde, nie rosną dochody. Chyba setka to jest maks, który się opłaca robić. No ale dobra. Mowę to jeszcze się jakoś poprawi. Grewno, tydzień 47. Torlando, co żeś narobił? Mamy hit. Pikanteria za królewską zasłoną, tom pierwszy, to prawdziwa sensacja. Absolutny bestseller. Wszyscy królowie i lordowie zapraszają mnie na deklamowanie wiersza na żywo. Nie mamy wyboru, wasza wysokość. Musimy kontynuować, stworzyć więcej, napisać więcej. Ludzie chcą czytać o królewskich intrygach, bitwach i kłótniach, ale przede wszystkim o pikantnych szczegółach. Ludzie są dziwni, prawda? Nie ja! Ja po prostu dostarczam to, czego chcą ludzie. Jestem czystym odbiciem ich najgłębszych, najbardziej prymitywnych pragnień. Tak przy okazji, wasza wysokość. Część zysków.
W końcu gracie rolę główną. Wow. Tego się nie spodziewałem. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że wypali jakaś durna sytuacja i że będziemy musieli teraz ogarniać problem, że się z tego naśmiewać, a tymczasem takie mnie miła niespodzianka. Wasza wysokość, twój agent mówi, że jest epidemia w wodzie. Wioska w ogóle rzeczki wyrzuca swoje odpady do wody. My potem pijemy tą wodę. Nic dziwnego, że wszyscy są chorzy. Próbowaliśmy rozmawiać z ludźmi z tej wioski, ale oni nie słuchają. Nie obchodzi ich to, bo oni mają czystą wodę. Wasza wysokość, proszę, musicie nam pomóc. Więc teraz tak. Mogę wysłać generała. Myślę, że wyślę generała, bo... Chociaż z drugiej strony... Zbudowanie studni, da nam jakieś zasoby... stałe, raczej im, wodę. Ale wkurza mnie, że jakieś typy wyrzucają syf do wody, więc wyślę generała. Mój generał pozna z tymi ludźmi. Upewni się, że będą nie więcej odpadków do rzeki. Starajcie się unikać picia wody z tej rzeki przez kilka następnych dni. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Widziałem, że możemy na was liczyć. Wieśniacy będą tacy szczęśliwi. No i super. As, co chcesz? Ojcze, czy możemy się spotkać w ogrodach, kiedy znajdziesz trochę czasu? O co chodzi? Przyjdź do ogrodu, wszystko ci wyjaśnię. No dobra, wieśniak. Wasza wysokość, nasz pastor jest chory. Od wielu dni ma wysoką gorączkę. Nie wiemy, co robić, wasza wysokość. Nie mamy nikogo, kto mógłby odprawić nasze cotygodniowe czytanie. Bogowie, myślę... Wyślą nas wszystkich do piekła, jeśli nie odprawimy naszej mszy. Boimy się, co może się stać, jeśli gorączka zabierze go na dobrze. Pomóż nam, wasza wysokość. Nie będę miał agentów na przyszły tydzień. Ale niech go wyleczy. Dworska wiedźma może sprawić, co jest z nim nie tak. Jeśli nie będzie mogła mu pomóc, może będzie mogła odprawić mszę w tym tygodniu. Och, wasza wysokość, niech Bóg was błogosławi. Dziękuję bardzo w imieniu całej społeczności. No i super, i... Wasza wysokość, słyszałam, że rozdajecie zapasy na robienie marzanny. Czy bratnica też może na nie liczyć? Słyszałem, że królestwo jest dość bogate. To chyba kamienie bogactwa, prawda? A właśnie, to może dzięki temu, że kupiłem kamienie bogactwa, to tak dobrze się sprzedawały te bzdety na temat życia seksualnego na naszym zamku. Nie wiem, ale oby tak było, bo wydałem na te kamienie dużo, no ale to się zwróciło. Wszystkim dałem, tobie dam też. Weź, ale ostatnia partia, którą daję. Nie wracaj po więcej. Jasne, wasza wysokość. No dobra, wszyscy dostali. Byliśmy sprawiedliwi. A właśnie, as. Co chcesz? Zerwałaś z Mają. Tak, ojcze. Chciałaś mnie widzieć. Co się dzieje, Asalia? Odchodzę. Co? Co? Oh my god, to jakbym wiedział, to bym się nie zgodził. Kurde, drugą córkę stracimy. Ja i Maja będziemy podróżować po świecie. Widziała już jego połowę, a drugą chcę zobaczyć ze mną. Jesteś za młoda, aby tak odejść sama. Pozwoliliście poślubić Iwo koronnego... Pozwoliliście Lursuli poślubić Iwo, koronnego księcia. Jak to się skończyło? Asalia, to niesprawiedliwe. Nie chcę takiego losu. W jaki sposób mój wybór jest gorszy niż utknięcie z potworem? Czyli, no, w sumie się jej nie dziwię. Jakby mój ojciec sprzedał moją siostrę za wojsko i potem ją spalili na stosie, to chyba też bym wolał się zwinąć z takiej chaty. No dobra. Lursuli nie było dane wybierać i nie była szczęśliwa. Jeśli ta decyzja nie skończy się dla mnie dobrze, to przynajmniej umrę usatysfakcjonowana, wiedząc, że była to moja decyzja. Myślałam, że może... Co?
Myślałam, że może Maja urodziła się po złej stronie gór, ale teraz daję sobie sprawę, że to ja urodziłam się nie po właściwej stronie murów zamkowych. To życie jest nie dla mnie. To życie nie jest dla mnie. To nie jest to, kim jestem. Wiesz lepiej niż ktokolwiek, ojcze, że nie pasuję do życia w zamku. Nie chcę przestrzegać zasad, ani nie chcę uczęć na bankiety, ani nosić bufiastych sukienek. Chcę jeździć konno, zwiedzać świat, eksplorować wszystko, co znajduje się poza tymi murami. Maja pomogła mi odkryć, do czego jestem zdolna. Mogę być tym, kim chcę. Ojcze, proszę, nie zamykaj mnie w tych ścianach. Muszę iść, ojcze. Maja czeka z końmi pod zamkiem. Kurde, nie wiem. Nie chcę tracić drugiej córki, ale z drugiej strony naprawdę jest bardziej wojowniczką niż księżniczką. No jestem królem, no ona jest cholerną radowianką. Nie. Jesteś zdecydowanie za młoda, nie wiesz co robisz. Nie masz pojęcia, jak wygląda prawdziwy świat. Nie przetrwałabyś w nim. Ta Maja sprowadziła już zbyt wiele problemów. Twoja matka miała rację. Nie możemy tu zatrzymać. Przykro mi, Asalia, straż. Asalia została zamknięta w swojej komnacie, dopóki... Okej, czyli zamknęliśmy córkę. Król Eryk nadal miał możliwość wydania swojej córki Varidam. Nie, nie będziemy jej wydawać za Varida. Po prostu ją zatrzymamy dla jej dobra. Nie będzie, no nie, no ona ma 12 lat, a to jest radowianka. To są nasi wrogowie, wymordowaliśmy ich do nogi. Kochanie. Asalia, nie, tak, chciała uciec. Rozmawiała ze mną wcześniej, chciała odejść z Mają. Słyszałam jej krzyki w komnacie. Zastanawiałam się, co się stało. Nie mogłem pozwolić ci odejść. Oczywiście, że nie. Jest za młoda, by błąkać się sama. Nienawidzi mnie za to. Pewnego dnia zrozumie. Mam taką nadzieję. No dobra. I jeszcze możemy gdzieś wysłać naszego łowcę, bo dla niego nie było roboty. O, tu nie ma sensu. Do lipy. O, tu wysłaliśmy wiedźmę. I poszedł sobie. Dobra. Czyli to jest ogarnięte. Praktycznie. Więcej chyba nie ma nic nowego po wysłaniu pastora. Czyli tego pastora. Łowcy. No i lecimy z koksem. No naprawdę stoimy dobrze ze wszystkimi zasobami. Ci są na misji. Welek wróci. Który tydzień? Grewno tydzień 48. No dobra, łowca był. Dobra, stawili się. Dobra. Wieśniak. Tak, wasza wysokość, czy dołączy do nas w nadchodzącej wojnie? Tak jest. Atana zamierza atakować. Potrzebujemy jednak największej liczby ludzi. Możecie nas liczyć, wasza wysokość. Mogliście uleczyć naszego pastora. Od tego czasu w społeczności dzieje się bardzo dobrze. Sylwek został uzdrowiony z gorączki. Basia zaszła w ciążę. Zbiorę jak najwięcej ludzi. Bądź gotów za 2 tygodnie. No, zbliża się sądny dzień. Mamy... 500 nie uzbieramy. 400 nawet chyba nie. No nie, ciężko to idzie. 400 powinno być w sumie. Wasza wysokość. Niedźwiedź Izby Rady. Do Izby Rady. Kurde. No tam jest ten niedźwiedź, no ale co? Cedani. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest, ojcze. Wszystko w porządku. Po prostu się bawiliśmy. Wojtek jest za dużo. Trochę urósł? Nie wiem. Chyba nie. Nie zauważam, coś wpadnie. Wiedziałem, to był zły pomysł. Musimy go uśpić. Ubić chyba. Kurde, kto tak... Naprawdę, ktoś to tłumaczył, to za bardzo sobie nie zdawał sprawy, jakie to czasy. Kurde, uśpić niedźwiedzia w XII wieku. Ludzie, co to za tłumaczenie?
Łowca! Łowca ze strzykawką, chciałbym to zobaczyć. Nie jest niebezpieczny, proszę, nie zabijaj go. Czy nie chcę zabijać niedźwiedzia? No kurde, on jest duży byk, wpadł na szafę, no robił burdel, no ale niech będzie. A dostanie, ale jak jeszcze jeden, a go zabiję, nie będę, nie jestem w stanie tego, uśpię. Nie zrobi już nic złego, obiecuję, wasza wysokość. Czy ktoś to posprząta? Mam nadzieję, że dobra, no to nie jest nieszczęście. No dobra, nic się nie dzieje. Małe ziółko nie upilnowało misia. Nie widzę w tym wielkiego problemu, ale... Okej. Wracamy do naszych gości. Wsiur! Wasza wysokość. Nie mam innego wyjścia, jak zwrócić do ciebie o pomoc. Nasza wioska została porzucona. Nasza ziemia nie rodzi już plonów. Zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzki. Ja, moja żona i 3 nasi chłopcy... Postanowiliśmy przeprowadzić się do miasta. Spróbować naszych sił na rynku. Moja żona świetnie sobie radzi z tkaninami. Mogłaby szyć ubrania dla każdego. Ale w drodze tutaj zatrzymali nas bandyci. Ukradli wszystkie jej narzędzia, a także nasze pieniądze i jedzenie. Żebraliśmy we wsi przez kilka dni, ale nie mamy wystarczająco, żeby zapłacić za jedzenie. I nie mamy możliwości zarobić więcej złota. Czy jest coś, co mogę dla nas zrobić, wasza wysokość? Witamy w naszym mieście. Przykro mi, że miałeś taki trudny start. Generała nie mam, więc nie wyślę. Masz trochę złota, to nie jest problem. To powinno wystarczyć, aby kupić nowe narzędzia i trochę jedzenia. Mam nadzieję, że będziecie mogli się tu osiedlić. Nie mogę uwierzyć, że sam król nam pomógł. Rozdysponuję to złoto roztropnie, wasza wysokość. Nie zapomnę tego. Och, Maria będzie taka szczęśliwa. No dobra. Moi ludzie mówią, że armia Iwo jest od nas w odległości 2 tygodni marszu, wasza wysokość. Armia króla Idrika znajduje się w odległości około 5 tygodni marszu, co oznacza, że nie przybędą na czas, by odeprzeć atak Atany. Musimy wstrzymać się, aż tu dojdą. Mamy nadzieję, że damy radę zaskoczyć Iwo. Musimy zachować jak najwięcej zasobów. Wiem, Andrzej, mamy jeszcze 2 tygodnie na przygotowania. Teraz by się przydał ten, co wymienia złoto na zapasy, tylko że nie wiem, jak to działa i się boję skopać. Tu nic nie zrobimy. Więc teraz tak, najpierw mapa. O, jemu pomogliśmy, więc łowca do niego pójdzie, on powinien dołączyć. Tu są tylko ci dwaj, którym nie pomogliśmy. Dobra. O, tu jeszcze coś. A, list. Poszukiwania. Każdy, kto zobaczy wiedźmę, ma obowiązek skontaktować się z najbliższym posterunkiem straży. Jeśli straż jest nieosiągalna, uznaje się za sprawiedliwe osądzenie takich osób osobiście. Szczególnie podejrzane są kobiety żyjące samotnie na obrzeżach miast i wsi. Kobiety o czarnych włosach częściej parają się nieczystymi praktykami. Rak również kobiety, które są wyjątkowo pociągające. Kolejną cechą wiedźmy jest posiadanie oswojonego zwierzęcia. Przykładem może być lis, wiewiórka, a w szczególności czarny kot. Wiedźmy i wszelkie diabelskie praktyki są zabronione i karane. Karane będą śmiercią przez powieszenie lub oczyszczający ogień. Tylko Bóg może ich osądzić. Z rozkazu i za podpisem króla Iwo, syna Talesa, króla Atany. Iwo używa Lorsuli jako przykładu. Czy on nie ma dosyć? Jest kurde... walniętym fanatykiem i tyle. No dobra. Wojtek narobił strasznego bałaganu w Izbie Rady. Co się stało? Czy z Cedani wszystko w porządku? Nie jest ranna? Nie, kochanie, wszystko jest w porządku. Po prostu się bawili i przewrócili półkę z książkami. Teraz przewraca półki z książkami. Następnym razem zepchnie Cedani ze schodów. Musisz się uspokoić, kochanie. Już niedługo będziesz rodzić. Jak mam się uspokoić? Moja córka bawi się z niedźwiedziem. Nic się nie stało. Za bardzo się martwisz. Przepraszam.
Ale jak możesz mi się dziwić? Kiedy dziecko się urodzi po bitwie z Ataną, nie chcę to widzieć tego niedźwiedzia. Naturalnie. Może znajdziemy kolejnego kota. Ale niedźwiedź jest taki królewski. Kurde, no kota to każdy może mieć. A mieć niedźwiedzia oswojonego to... To jest coś, kurde. Nie narzekaj, żona. Ja chcę tego niedźwiedzia. Nie jestem pewien, co tego niedźwiedzia. Wasza wysokość, obiecuję, to już nigdy więcej się nie powtórzy. Był jedynie taki podekscytowany. Tak naprawdę to było bardzo śmieszne. Nie, to nie było śmieszne dla niej. Oboje okropnie mnie wystraszyliście. Twoja matka również bardzo się martwi. Udało mi się ją przekonać, by na razie pozwoliła ci zatrzymać niedźwiadka. Wiem, że nie ma wielu przyjaciół na zamku, ale wkrótce się to zmieni. Zobaczysz? Mam wielu przyjaciół. Tylko z jakiegoś powodu wszyscy umierają. Kurde, ale to depresyjne, jeżeli ci, nie wiem, ona może mieć. Z 10 lat tak mówi, że wszyscy jej przyjaciele umierają. Czy jestem złą przyjaciółką, ojcze? Oczywiście, że nie, Cedani. Twoje zwierzątka mają po prostu wyjątkowego pecha. Staram się bardzo dbać o Wojtka. Czy mam złe przeczucia? Spójrz na jego lśniące futro. Czeszę je codziennie. Tak, Cedani, jest bardzo przystojnym misiem. Do zobaczenia. Do zobaczenia później, małe ziółko. Rośnij duży. Kurde, chcę mieć niedźwiedzia na zamku. Nie przejmuję się narzekaniem żony. Dobra, tu żeśmy zrobili. Tu no jest tylko Warit, ale mam go gdzieś. Nie... To, że córce nie pozwoliłem wyjechać z Radowianką, to jedno, ale nie będę jej sprzedawał. Mamy 1300 ludzi przeciwko 3000 plus zamek. Nie wygląda to źle. Mamy zapasów na maksa, więc tu nic już nie trzeba robić. Armia kosztuje coraz więcej, ale i tak mamy coraz większe. Nie, dochody już nie rosną, kurde. Zapisz i kontynuuj. Grewno, tydzień 49. Co tu jest? Oh my god. Drogi ojcze, miłość do Mai jest bardzo silna, więc postanowiłam uciec. Jasno dałeś mi do zrozumienia, że nie jest i nigdy nie będzie ona mile widziana w Davern. Uciekłyśmy w nadziei, że znajdziemy miejsce, w którym obie będziemy czuć się bezpieczne. Nie jestem pewna, czy to możliwe, ale nie zostawiłeś mi wyboru. Twoja Asalia. Kurde. Może lepiej było ją wydać za tego dziada, ale kurde, no nie chciałem być znowu takim złym ojcem. Myślałem, że jej to przejdzie. Ach, no nic. Wasza wysokość. Rozmawiałem z mieszkańcami wioski, którzy wyrzucają odpady do rzeki. O, tak to powinno brzmieć. Nie byli z tego zadowoleni. Nie mają gdzie indziej wrzucać śmieci. W porządku, dziękuję. Dobra, damy im kasę pewno. Wasza wysokość. Przybyłam z wioski pastora. Dałam mu specjalną mieszankę ziołową. Za kilka dni powinien wrócić do pełni sił. To wspaniale. Wieśniacy też prosili mnie o odprawienie mszy. Tak, powiedziałem im, że możesz to zrobić. Wasza wysokość. Nie mogłam tego zrobić. Jest to sprzeczne z moimi ich wierzeniami. Kto wie, co by się stało, gdybym wezwała nie tego Boga. Przykro mi. W porządku. Jestem pewien, że wieśniacy coś wymyślili. Czyli mamy tutaj, kurde, wieloreligijne państwo. Zakładam, że takie pół pogańskie, pół takie trochę katolicko, bo to palenie wiedźm na stosie to mi podchodzi pod takie chrześcijaństwo. No dobra, ale mamy też pogaństwo wyraźnie. Bo różne bóstwa i świątynie ich. Powiedziałem wieśniacy, to dobra, kupiec. Prowadzę mały interes, wasza wysokość. Mogę wymienić wasze zasoby na złoto. No nie potrzebuję złota, dogadamy się. Wezmę oczywiście pyłek, jak zawsze. Tak, pozwólcie. Dobra. I do zobaczenia. Ta.
Nie mogę wyrzucić nie mogę wyrzucać śmieci na ścieżkę, nie mogę wyrzucać śmieci do rzeki. Co u licha nad nimi robić, wasza wysokość? Trzymać je w domu? A co jeśli zebrałbyś kilku ludzi i wykopał wielką dziurę w ziemi, daleko od rzeki? Przykryj ją drewnianą pokrywą lub szmatą, żeby nie śmierdziało. I każ wszystkim mieszkańcom wioski wziąć śmieci do wiadry i tam je wrzucać. Myślę, że to najlepsza opcja. To nie jest zły pomysł, wasza wysokość. Weź to złoto, zatrudnij ludzi do pomocy. Bardzo dziękuję. Myślałem, że będę musiał wszystko zrobić sam. Wykopię to od razu. Mam nadzieję, że to zadziała. No dobra. Ogarnęliśmy to. A, jeszcze masz Annę. No to może być... A nie, jeszcze wieśniak? A, wasza wysokość? Wzywałeś mnie. A, czy dołączy do nas w nadchodzącej bitwie? Przygotowujemy się do wojny. Potrzebujemy pomocy w obronie królestwa. Zapewniłeś nam dobry start w waszym mieście. Spłaciliśmy nasze długi, nasz dług i chcielibyśmy spłacić nasz dług i zostać tutaj, jeśli będziemy mogli. Nie możemy wiele zrobić, ale pomożemy, ile się da. Bądź gotów, bitwa już za tydzień. 6 luda. No dobra, 4 stóły prawie wydobite. Wasza wysokość, jesteśmy gotowi na konkurs. Hej, chodź tu. Kurde, nie myślałem, do mnie mówi hej, chodź tu. Staraliśmy się jak najlepiej. Brulln, zbudowaliśmy naszą marzandę z najlepszym tkanin na rynku. Pomogli nam najlepsi rzemieślnicy. Kupiliśmy najlepszą nić. Do dekoracji użyliśmy marchewek i jabłek. Wietr, zbudowaliśmy naszą marzandę z naszymi dziećmi. Dlatego nie wygląda aż tak starannie, ale bardzo miło spędziliśmy czas. Zorganizowaliśmy wydarzenie dla dzieci wiosce. Wszystkie nam pomagały, a potem... Wszystkie dostały gorącą zupę. Barwiliśmy własną tkaninę wyciągiem z jabłek i cebuli. Branica. Zbudowaliśmy naszą marzannę, jak głosi tradycja, siana, ale także z jedzenia i zapasów, które nam daliście. Można zobaczyć zboże i jabłka. Myślę, że wyszło niesamowicie, wasza wysokość. Nadszedł czas. Wybierzcie ulubioną marzannę. Wszyscy włożyliście wiele wysiłku w przygotowanie tych kukieł i wszystkie są niesamowite, ale zwycięzcą jest. Teraz tak. Nie wiem, którą bym wybrał. Chyba tą... ostatnio. Ona mi się chyba najbardziej podoba. Taka marzannowata. Te są dla mnie zbyt pstrokate. Jakimś serduszkiem, kurde, to... Nie. Niebieska. Branica. Wasza marzanna jest najbardziej kreatywna. Gratuluję, wygrywasz. Dziękuję, wasza wysokość. Wiedzieliśmy, na to służyliśmy. Dziękujemy za wspaniałe... O, widzicie, wszyscy są szczęśliwi. Za udział w konkursie. Nie ma za co. Sam też dobrze się bawiłem. Dobrze, ludzie, spalmy je i pożegnajmy się zimą. No, już się bałem, że będą niezadowoleni, a tymczasem wszystko poszło ok. Wasza wysokość, część naszej wioski została podtopiona. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale nasze domy zostały zdewastowane. Przydałoby się trochę złota, aby kupić materiały na odbudowę. Mogę im dać... powiem tak, nie wiem, do czego mi się generał przyda. Złoto mam. Nas również ostatnio dotknęły powodzie. Oto 12 sztuk złota. Powinno to wystarczyć do dobycia wymaganych materiałów. To jest najlepsze z waszej strony, wasza wysokość. Dziękuję wam. Dobra. Na szybko. Ostatni deal na proszek. Okej, teraz... Czy jeszcze coś tu można ogarnąć? W sumie nic. Czy mógłbym ich pozapraszać? I tak nam odmówią, ale przynajmniej sobie będę miał czystą mapę. A lubię mieć czystą mapę. Dobra, czyli wszystko, co się dało.
Zrobione. Generała w sumie mogliśmy wysłać zamiast złota, ale... A, pewno żona ma doła, bo córka spierniczyła. Na pewno. Kochanie... Asalia wyjechała. Uciekła z Mają. Właśnie zrozumiałam. Nie rozumiem, jak mogłeś pozwolić jej odejść. Jest taka młoda. Jak ona sobie poradzi bez nas? Gdzie będzie spać? Co będzie jeść? Nie wie, co ja bym zrobiła sama, co dopiero taka młoda dziewczyna jak ona. Tego sobie życzyła. Jest mądrą dziewczyną. Wie, że nienawidziła tego miejsca. Nigdy nie byłaby szczęśliwa, poślubiwszy jakiegoś księcia lub króla. Chciałem tylko, żeby była szczęśliwa. Nie martwisz się o nią? Oczywiście, że się martwię, ale trzymanie jej tutaj tylko dlatego, że się martwię, byłoby samolubne. Wie, że może nas liczyć, jeśli będzie nas potrzebować. Poza tym jest Mają. To mnie nieco uspokaja. No nie wiem, średnio. Nigdy nie sądziłam, że wszystko potoczy się w ten sposób. Wiem, kochanie, ja również. Jesteśmy gotowi. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Wzmocniliśmy również nasz zamek. Mam nadzieję, że dzięki temu wytrzymamy trochę dłużej. Mamy wystarczająco ilość zasobów, aby przetrwać około 3 tygodni. Armia Atany jest ogromna. Jak możemy ją kiedykolwiek pokonać? Bitwa z Radowią była łudem szczęścia. Co jeśli przedrą się przed bramę? Wiesz, że pierwszą rzeczą, którą zrobią, to przyjdą po nas. Eryku, jestem przerażona. Ja też. Kurde, nie mów tak, żonie. Kochani, nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Obiecuję. Wygramy to. A kiedy będzie po bitwie, zrobimy sobie długą przerwę od tego wszystkiego. Wkrótce będzie po wszystkim. Wiem, kochani, obiecaj, że wrócisz jak najszybciej. Oczywiście obiecuję. Do zobaczenia. No dobra. I zostały nam dwie córki tutaj. Czyli nie jedna córka, już drugiej nie ma. Wasza wysokość. Twoja siostra opuściła zamek. Będzie podróżować po świecie z Mają. Dlaczego miałaby mnie zostawić? Najpierw Luli, teraz Asalia. Dlaczego wszyscy mnie zostawiają? Ja cię nie zostawię. Nigdy ci nie zostawię. To nie twoja wina, Cedani. Asalia chce jedynie zobaczyć większy kawałek świata. Będziemy za nią bardzo tęsknić, ale obiecała w nas odwiedzi. Dobrze, ojcze, ale obiecaj, że ty nigdy mnie nie opuścisz. Obiecuję, nigdy ci nie opuszczę, małe ziółko. Tak więc małe ziółko zostało następczynią naszego królestwa. Oby nie zginęła. Bo tutaj coś mamy pecha do tracenia córek. Albo przyjdzie ktoś prosić o jej rękę. To by było straszne. Następne tygodnie będą trudne. Będziesz musiała zostać z matką, więc ty i Wojtek musicie zachowywać się wprost idealnie. Dlaczego muszę zostać z matką? Nadchodzi wojna. Armia wkrótce będą u naszych drzwi. Wojsko? Nie pomyślałam o tym. Nie sądzę, aby Wojtek mógł walczyć z całą armią, wasza wysokość. Do tej pory trenował tylko na tajnego agenta. Och, ty małe ziółko, kocham cię, wiesz? Wiem, tato, też cię kocham. Przyjdę do ciebie później. Zaopiekuj się swoją matką. No dobra. Pogłaszczmy Wojtka. Ręki mi nie odgryzie. Lubię go. Naprawdę lubię Wojtka. Ale jeszcze coś mogę zrobić. Czy znowu się zbugowało? Wasza wysokość? Wiedźmy tu nie ma. Nie wiem. Mniejsza z tym. No nic nie mogę zrobić. Może wiedźma jakby była, to mógł ją pogadać. Ale ją wysłałem w świat, więc... No dobra. Kończ was wstydu oszczędź. Aga, ale nie mogę go nigdzie wysłać. Lecimy. Mamy naprawdę dużo zapasów. Dużo złota. No niestety tu się już więcej nie dało wycisnąć. Płacimy za wszystkich, czyli wszyscy będą gotowi. Tu nic nie zrobimy. Zapisz i kontynuuj.
Oblężenie grewna. Okej, czyli już mamy od razu bitwę. No dobra. No to nadeszła chwila prawdy. Słyszałem, że królowa Aurelia urodziła dziewczynkę. Okej, czyli mamy kolejną córkę. Gratulacje, wasza wysokość. Trudno świętować, gdy na progu czai się wróg, ale dziękuję. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Jak to wszystko wygląda? Zebraliśmy wszystko, co mogliśmy, wasza wysokość. Oblężenie może trwać tygodniami, miesiąca, nawet lata. Na pewno nie mamy wystarczająco dużo ludzi ani zapasów na tak długo. Musimy wytrzymać do przybycia króla Jedrika. Powiedział, że zajmie mu to 3 tygodnie. Mam nadzieję, że tyle się utrzymamy. Już tu są. No nie mamy 400 ludzi, jak chciałem. No ale mamy mury. 3000 ludzi. To by się zgadzało. Widzisz gdzieś tego małego, bleśnego drania? Zastanawiam się, czy został w Atanie, czy nas skąd obserwuje. Rozstawienie armii zajmie im trochę czasu. Oprócz większej siły uderzeniowej mają jeszcze jedną przewagę. Czas. Powinniście sprawdzić sprzęt, wasza wysokość. Upewnijcie się, że wszystko jest w porządku, póki mamy ku temu okazję. Gorący olej. Balista. Sobik. O, to ten, co go uszczędziliśmy na początku. Dobrze, cokolwiek. Dobra, są tam. Oczywiście. Hej, Iwo. Ty tchórzliwy kuraku. Dalej, pokaż się, ty tchórzliwy kuraku. Ko. Ech, musiałem z siebie wyrzucić. Co za daleko. Nie usłyszą was, wasza wysokość. Nie sądzę, że bym to zrobił, gdyby było inaczej. Nareszcie się nie popisał. Dobra, balista jest. Mamy balistę na każdej ścianie. Mam nadzieję, że wystarczy. A, no fajnie, mam tego gryfa w herbie. Co jest na dole? Wiedźma, dużo ich. Wolę nie wiedzieć, ale nie martwcie się. W razie potrzeby stawię czoła wyzwaniu. Dziękuję, Eleno. Miło mi to słyszeć. Latek, strzały gotowe. Dobra, generał. Jest od samego początku. Nie zamierzam nigdzie iść, wasza wysokość. Poradzimy sobie z tym, jestem pewien. Strzały i ostrza gotowe. Dobra, i łowca. Rozprawiliśmy się z wieloma potworami. Iwo tylko kolejny z nich. Jego też dorwiemy. Dziękuję, Waldek, tam Wladek. No dobra. Wszystko jest. Czas zaczynać ostatnią rundę. Jak to wszystko wygląda? Myślę, że jesteśmy gotowi. Wszystko wydaje się być w porządku. Jesteśmy gotowi na tyle, na ile to możliwe. Dobrze, że Atana działa powoli. Nie zaatakują nas szybko. Wszystko jest tylko pokazem siły, prężeniem mięśni. Nie mogę powiedzieć, że czekam, aż to się zmieni. No dobra. Biała flaga, wasza wysokość. Nie strzelać. Wstrzymać ogień. Mamy rozmawiać z królem Erykiem. Król Iwo wysyła wiadomość. No. Gramy na czas, przecież musimy wytrzymać, więc im dłużej to potrwa, tym lepiej. Pozwól mówić. Mów swobodnie. Król Iwo chce rozejmu. Żaden człowiek nie musi dziś umrzeć. Poddaj się, złóż hołd królowi Iwo i odkup swoje grzechy. Każdy człowiek, który opuści mury zamku i ofiaruje swoje życie boskiemu Iwo, królowi Atany, otrzyma przebaczenie. Sorry. W przeciwnym razie zostaniecie oczyszczeni z tej ziemi na zawsze, za wasze grzechy, mroczne praktyki i nieznośne nawyki. Nie słuchajcie jego kłamstw, postańcie na swoich miejscach. Iwo nie zna litości ani honoru. Zdradził nam na górskim szlaku, zamordował moją córkę. Jeśli opuścicie te mury, czeka was ten sam los. Rób jak chcesz. Sąd ostateczny czeka nas wszystkich. Nie będę zabijał posła. Puścić mężczyznę. Nigdy nie należy zabijać posłańca. Musimy zebrać naszych ludzi. Gdzie są wszyscy? Łucznicy!
Chłopcze, jak masz na imię? Sobek, Sobik, wasza wysokość. Bardzo dobrze. Gdzie jest reszta twojego oddziału, Sobik? Ja nie wiem, wasza wysokość. Muszą gdzieś tu być. Wszystko będzie dobrze. Jesteś bardzo odważny, Sobik. Przetrwamy to razem. Tak jest, wasza wysokość. No i to jest duch bojowy. Teraz znajdźmy resztę twojego oddziału. No dobra. Lepiej. Co się dzieje? No dobra, idziemy na dół, zobaczyć co się dzieje. Nie wygramy, nie ma takiej możliwości. Weź się w garść, weź się w garść, żołnierzu. Ten zamek widział gorsze dni. Wchodź na górę i broń Davos. Tak jest wasza wysokość. O, czy musimy ich tam zagonić, kurde. Imię. Jak masz na imię? Latek, wasza wysokość. Na mury, Latek. Potrzebujemy twoich strzał. Atana nadchodzi. Tak jest, wasza wysokość. Poślijmy jeszcze. Achaj. Okej, teraz my lecimy na mury. Kurde, czyli to jest nasza rezerwa. No dobra, na razie nic się złego nie dzieje. To nie 3000. Jest ich przynajmniej dwa razy tyle. Oh my goodness. To wszystko może się skończyć nawet dziś wieczorem. Jest ich za dużo. Te mury zapewniają bezpieczeństwo. Mogą mieć dużo ludzi, ale mamy jedną przewagę. Te mury nadal stoją, a więc i my stoimy. Za Davern! Przed nami mamy mały oddział. Budują okopy. Łucznicy! Nadal są daleko. Muszą się przygotować do przekopania pod murami zamku. Jeśli im się uda, zawalą... O! Zawalą tunel, a razem z nimi ruje nasz mur. No tak się wtedy robiło. Minę tak zwanym. Nie możemy na to pozwolić. Są na daleko, żeby... Cokolwiek z nich wystrzelił. Musimy znaleźć sposób, aby zawalić tunel wcześniej. Może moglibyśmy znaleźć kogoś, kto mógłby zabezpieczyć, kto byłby bardziej bezpośredni i dyskretny. Masz na myśli wyjść tam i podpalić? To byłoby samobójstwo. Zawsze możemy tu zostać i liczyć na szczęście. Wasza decyzja. Jeśli nic innego nie wymyślę, dam ci znać. Po prostu będziemy liczyć na szczęście. A my powinniśmy mieć coś do zawalania murów. Gorący olej też raczej się nie przyda. Poczekajcie. No właśnie, my... Dobrze, mamy odpowiedni sprzęt. Możemy podkopać się pod ich tunelem i zawalić go. To powinno wystarczyć. Żołnierze. No dobra, czyli dobrze pamiętałem. Zbierzcie małą drużynę, idźcie i zacznijcie kopać pod tunelem. Gdy do nich dotrzecie, podpalcie drewno. Przy odrobinie szczęścia będziemy mogli zawalić ich tunel, zanim... Oni dotrą do nas. Idźcie, kopcie, lepiej... O, to nie wiem, czy jest dobre, ale dobra. To zajmie dni, być może tygodnie, więc lepiej do nich dotrzyjcie, zanim oni dotrą do nas. Tak jest, wasza wysokość. Nie słyszałem o takiej metodzie walki, ale okej. Powinienem sprawdzić, jak sytuacja na murach. No dobra, czyli załatwiliśmy pierwszy... Mamy wzmocnioną bramę. Dobra. Nie musimy już martwić tunelem. No dobra. Co teraz? Strzelają, ale Panu Bogu w okno. Trybeusze. Co? Nie wstrzymali się długo, prawda? Uważać na głowy. Dobów, nasze mury są wzmocnione. Wasza wysokość. Ktoś jest przy bramie. Pomocy!
Biegliśmy tak szybko, jak tylko mogliśmy, a ta nas paliła wszystko, co pozostawili w wiosce. Prosimy, wpuśćcie nas. Są z nami kobiety i dzieci. Jesteśmy nieuzbrojeni. Umiecie walczyć? Ilu was tam jest? Około 30. Umiecie walczyć? Obawiam się, że nie. Są głównie starsi kobiety i dzieci. Tylko więcej głów do wykarmienia. Już możemy mieć problem z zapasami, ale oni będą martwi, jeśli ich tam zostawimy. No, ciężka decyzja. Zapasów zebrałem dużo. Dobra, wpuszczę ich. Gdzieś tam mogą, kurde, to mogą być gnojki od tego przebrani. Ale nie ściągnąłby kobiet i dzieci raczej. Dobra, wpuszczę ich. O zapasy będziemy martwić się później. Dziękujemy, wasza wysokość. No, zobaczymy. Atana! Wygląda to, że przestali. Na razie. No dobra, wytrzymaliśmy pierwszy dzień. Tego dnia Atana wstrzymała ogień. Żołnierze Davern byli w stanie stworzyć niewielką wyrwę w otaczającym ich chaosie. No dobra. Może po prostu uderzymy... Aha, czy są wieśniacy? Może... Jak tam inni? Większość ludzi nie chciała postać w pobliżu bramy. Uznaliśmy, że będziemy bezpieczniejsi w pobliżu strażników królewskich. Tak, z pewnością. No dobra. Czyli możemy im zawsze dać te zapasy, ale czy oni potrzebują? Dziękujemy za uratowanie, dobra. Ogrzej się. Aha, jest nas. Jeszcze raz dziękujemy, wasza wysokość. No dobra. Jesteśmy waszymi dłużnikami. Nie ma o czym mówić, wszyscy jesteśmy w tym razem. Nie mogę od niego odejść? A nie mogę. Mamy zasoby łowce generała. Mamy. O. Wasza wysokość, musimy decydować, jak podzielić nasze zapasy na nadchodzące dni. Mamy tylko kilka worków. Nasi żołnierze i nasz lud potrzebują pożywienia. Nie zapomnijcie też o waszej rodzinie. Zapasy muszą nam wszystkim wystarczyć. Na 3 tygodnie, przy okazji, czy rozmawialiście już z królową, wydawała się was szukać. Więc tak, na pewno damy zapasy rodzinie. Jak sobie życzysz. No dobra, mamy później, potem to dobra. Łowca. Aj, zimno dziś, nieprawda, wasza wysokość? Dlaczego więc nie przysiądziesz się do ogniska? Lepiej trzymać się z daleka, mieć oko na wszystko. Nikt nie wiadomo, co czai się w cieniu. Sławek, Letek, Mietek, dobre chłopaki, ale przyjmować rozkazy od generała przez cały dzień? Dlaczego do nich nie dołączysz? Mają dość moich pokrzykiwań, ale ktoś musi zachowywać porządek podczas bitwy. No dobra, to nasi ludzie. Stan... potrafi być bardzo szorstki. Ci, co robisz, stoi tam, usłyszy. Poza tym, winisz go? Spróbuj sam zorganizować wszystkich w takim chaosie. Cóż, może, ale nadal. Wasza wysokość, nie zauważyłem was. Gratulujemy noworodka. Kilka tygodni. A kiedy to się wreszcie skończy? Będzie biegała po ogrodach jak reszta. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. No dobrze, damy zapasy żołnierzom. Będziemy potrzebowali, dobra. Zwiedziemy was. Dziękujemy, wasza wysokość. No dobra, czyli rozdaliśmy rodzinie. I tu są ci. A my dużo tego żarcia, mi się wydaje, bo... Dziękujemy za uratowanie nas, wasza wysokość. Jesteśmy waszymi dłużnikami. Nie ma o czym mówić. Wszyscy jesteśmy w tym razem.
Masz, weź paczkę zapasu. Powinno wam to wystarczyć następnego tygodnia. Nie jedliśmy już od kilku dni, wasza wysokość. Dziękujemy. Może po prostu będą trzymać się z daleka, może. Ci też chcą? Zróbmy tak. Mamy 3 tygodnie. A mieliśmy 9. Na początku będę karmił wszystkich. Jeżeli mamy wytrzymać 3 tygodnie, to lepiej, żeby jak najdłużej wszyscy byli w pełni sił. Głód to zaraza, głód to straty w ludziach. Więc no tydzień, najwyżej będą głodować ostatni tydzień. Maszcie. Weź tą skrzynkę z zasobami, podziel się z resztą. Powinno nam to wystarczyć następnego tygodnia. Tak zrobię, wasza wysokość. Nie sądziliśmy, że król nas pamięta. Jesteś dobrym człowiekiem. No dobra, czy mogę pogadać z żoną? Niestety nie. Utknąłem na tych nieszczęsnych murach. Jak teraz to przepchnąć dalej? No dobra, to jest widoki. Kurde, jak to teraz przewinąć? Pogadajmy z nim, bo zawsze to pomaga w bitwach. Czy wszystko w porządku, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę okoliczności, pozwól, że odpocznę. Idę odpocząć. Upewnij się, że nasi ludzie nie siedzą do późnej nocy. Potrzeba byli wypoczęci. Czy rozdałeś już zapasy? Tak. Tak, starałem się być sprawiedliwy. Do zobaczenia rano. Wasza wysokość, potwory w zamku. Uspokój się, co się dzieje? Wszędzie biegają ogary, a Tana musiała znaleźć sposób, by je tu wpuścić. Czy królowa i moje córki są bezpieczne? Nie wiemy, ogary są wszędzie. Musimy się spieszyć. Wyślijcie łowce. W drodze, wasza wysokość. Szybko do sypialni. O! Co tu się dzieje? Cedani, wszystko w porządku? Tak! Wojtek nas uratował. Gdyby nie ten niedźwiedź, ogary nas by nas dopadły. Och, dzięki Bogu. Nie musiałem nawet kiwnąć palcem. Ogar był martwy, zanim tu przybyłem. Czas do przybycia. Kurde, no lecimy. Jest źle, będzie gorzej, zakładam. Tura druga. No dupki, ilu was jest ciągle? Iwo z pewnością nie sądzi, że możemy wytrzymać tak długo. Te mury mogą wytrzymać więcej, niż mogłoby się wydawać. Odnośnie zasobów... No dobra, kurde! Co się z jego armią stało? Zbliżają się ludzie Iwo. Kolejne głazy rzucane przez nich, to może co to będzie tym razem? Pieśni i łańcuchy? Kadzidło, proszę... Próbują uśpić naszego ducha walki. Nie bójcie się, moi bracia. Będziemy bronić naszego zamku. Nie mogę oddychać. Ten dym nie wyrządzi ci żadnej krzywdy, tylko w twojej głowie. Iwo uważa, że może obniżyć nasze morale i wygląda na to, że mu się udaje. Może uda mi się znaleźć coś lub kogoś, kto pomoże nam usunąć tą mgłę. Doskonale. Mogę kazać mężczyznom, aby to przeczekali, wasza wysokość. Kurde, to jest... Ostatnio się dałem nabrać Atanie. Nie Atanie, tylko tym, Radowianom. I wysyłałem nie wiadomo co, a to się okazało, że to wszystko... Mogę ich oblać olejem? Nie. Kurde, czy ja chcę wysyłać, wiecie, ona może się mi się przydać później bardziej. Ja mam tak przeczucie, bo ostatnio ją wysłałem na dym, a potem były te nieszczęsne ognie. Musimy to przeczekać. Nie jest nieporadne ten dym. Będziemy musieli to przeczekać. Nie mogę znieść tego hałasu. Wygląda na to, że straciliśmy więcej ludzi. Przynajmniej wygląda na to, że zużyli całe swoje kadzidło. Dym znika. Mamy czysty strzał. Łucznicy! Wypuśćcie strzały. Ognia! Pięknie! O! Ubyło dziadygów. Latek! Wypuśćcie strzały. Ognia! Bracia! Zbliżają się do bramy. Fosa ich spowolni. Łucznicy, teraz!
O, byli bliżej, dostali lepiej. Wasza wysokość, że zasoby płoną. Nie możemy pozwolić na utratę ani jednej skrzyni. Jeśli opuścimy mury, damy złapać oddech. Będziemy okej. Jeśli nie ogasimy ognia, z pewnością dać mi więcej zasobów. Ugaście ten ogień. Zbierzcie ludzi i ugaście ogień. Nasze zasoby już są ograniczone. Zostanę z resztą i utrzymamy pozycję. Łucznicy! Brak żarcia jest bardziej niebezpieczny, uważam. To był długi i wyczerpujący dzień. Atana napierała godzinami, ale król Eryk dzielnie się bronił. Przeżyli kolejny dzień. No dobrze. Zapasów mamy ciągle dużo, więc robimy to jak ostatnio. Wszystko w porządku. Daj zapasy mojej rodzinie. Jak sobie życzysz. Pozwól sprawę co u innych. Więc znasz Biankę, prawda? Córka Stana. Chyba je się oświadczę. Pff! Chcesz naszego generała na teście? Jesteś tak głupi, jak mówili. Poza tym mamy wojnę. Ona potrzebuje kogoś, kto się za nią zaopiekuje. To moja najlepsza szansa. Ej, król jest... Król tu jest, wasza wysokość. Powinieneś wziąć paczkę zasobów. Będziecie potrzebowali energii, aby kontynuować walki. Nie zawiedziemy was. Dziękujemy, wasza wysokość. Odwagi, wasza wysokość. Zanim pójdziecie, zróbcie z nami obchód. O! Tak! Ech, do diabła z tym. Daj mi jednego. Ech, ty. Co? Wasza wysokość. Bądź silny. No dobra, odwagi. Ej, wasza wysokość. No. To jest chyba to samo ciągle. Powinieneś wziąć paczkę zapasów. Po wystynu wystarczy następnego tygodnia. Nie jedliś, to jest wszystko to samo. No kurde, chociaż mogliby przygotować inne teksty na każdy tydzień. Może po prostu trzymać się z daleka, może. Weź worek zapasów. Powinno, dobra, nie sądziliśmy, jesteś dobrym człowiekiem. No, jestem zawiedziony. Naprawdę liczyłem, że w każdym tygodniu wydarzy się coś innego. Czyli... Ogrzej się, dobrze, no. Nic więcej się nie dzieje. O, wiedźma tu przyszła. Widzę, że zdawała się dołączyć. Ach tak, ale żadna ze mnie śpiewaczka. Pozostawię to chłopcom. Sobik. Nie widziałem cię na murze. Generał potrzebował mnie z drugiej strony. Biegałem po murze jak szaleniec. Ludzie Atany są wszędzie, trudno nadążyć. Co? Czy z małą Luli wszystko w porządku? Pamiętacie? A, czy dał imię tak samo swojej córce jak nasza? Dobra. Może minąć trochę czasu, zanim Atana decyduje się spróbować nas wyłamać. Każdy zmarnowany dzień to nasze szanse na przetrwanie. No dobra. Mamy dużo tych zapasów, wcale nie jest ich mało. Czemu dwie? No przecież... No właśnie. Czyli w ostatnim tygodniu dam tylko rodzinie i wojsku. Jeżeli nam troszkę będzie wieśniaków pod koniec ublężenia, to jakoś to przeżyjemy. Pójdę odpocząć. Idę odpocząć. Upewnij się, że nasi ludzie nie siedzą do pełna. Znów to samo. Tak, staram się być sprawiedliwy. Do zobaczenia rano. Czas do przybycia króla Jedrika. Jeden tydzień. Oblężenie trwa. Tydzień trzeci. No, ubywa ich. Ubywa. W tej chwili powinno być nieźle. I siły wyglądają na osłabione. Nasza armia też nie wygląda za dobrze. Widzisz w oddali te wieże oblężnicze? Tak, przestali się nami bawić. Odnośnie zasobów. Utrzymywaliśmy morale na najwyższym poziomie. Dzięki temu Atana poniosła więcej strat. A, widzicie. Czyli miałem rację, że im lepsze morale w zamku... Nie wiem, czy by były jakieś inne problemy, ale...
zakładam, że może tak być. Wznawiają atak, zbliżają się wieże oblężnicze. Na balistę! Weźcie, wejdź na balisty, zniszcz wieże oblężnicze. Łucznicy, na mój rozkaz. No, balisty jak przywaliły, to jest dobrze. Gotowi na rozkaz. Gdzie są wszyscy? Nie ma ich, wasza wysokość. A, gotowi. No dobra, strzelaj. Ognia. Kurde, to wygląda tak, że ja nie wiem, czy byśmy tego sami nie wygrali. On ma 1000 ludzi. My straciliśmy od początku wojny 100 ludzi. Zbliża się. Co tu się dzieje? A, jednak jest źle. Jest, kurde, źle. Na drugi mur już. Czemu nie mogę na nich wylać tego? Co tu się dzieje? Gdybyśmy tylko mieli trochę więcej, aby ich odepchnąć. Ach, użyjcie wszystkiego, co się da. No właśnie, wylejmy na nich to. No, ale jest ich dużo. Czy ja mogę coś tu powalczyć? Są wszędzie. O, mogę ich spychać. Dobra, o, nawet nie wiedziałem, że tu są... Spadaj, dupku. Cholera, wciąż nadchodzą, ale giną. Nie wytrzymamy dłużej. Dasz Bóg nas uśmiecha. Bogowie, co? Bogowie się nami opiekują. Bądź silny, zobaczysz koniec tego dnia. A, zadawern. No nie ma co krytykować sytuacji. Bitwa pod murem trwała godzinami, ale końca jej nie było widać, wasza wysokość. Wasza wysokość. Dezerter. Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Sobik? Déjà vu. Jest ich zbyt wielu, nie mamy szans na wygraną. Jeśli go puścicie, reszta może podążać jego śladem. A nasza armia już jest niewielka. Potrzebujemy każdej pary rąk zdolnych do utrzymania miecza, wasza wysokość. Nawet najmniej dobra, chcę go. Odwagi, pokonamy wroga bez względu na szansę. Wypuścić go, generale. Idź i walcz. Nie dziękuję, wasza wysokość. Czy nie pójdzie walczyć? Nie wiem. Tutaj, dobra. Co się dzieje? Czyli odepchnęliśmy ich. Łucznicy, nie ma co gadać, strzelamy. Fojer! A, my jesteśmy na wewnętrznym murze, teraz rozumiem, bo... Wśród armii Atany rosło zniecierpliwienie. Żołnierze dawno odpoczywali, tylko było to możliwe, ale wszyscy musieli być najwyższej gotowości. Żołnierze dawno nie wiedzieli, że bitwa niemal dobiega końca. Królowa czeka na was przy murach. No dobra. No, chciałbym znać liczby. Aurelia. Nie mogłam spać, a Atana staje się niecierpliwa. Szczęśliwa, czyli Lorsulia. Nie mi? Tak wiele Lorsulii ominęło. Żałuję, że nie mogliśmy widzieć jej śmiejącej się, gdy Cydani przyniosła dźgacza lub gdy miała obsesję na punkcie do koguta. Tak żałuję, że nigdy już nie pokłóci się z Asalią o Maję lub o wszystkie psoty, które wycięła jej młodsza siostra. Chciałabym, żeby mogła poznać swoją nową siostrę. Z początku byłaby wściekła, ale szybko by ją pokochała. Wiem o tym. Żałuję, że nigdy nie przekonamy się, jaką osobą Lorsulia by się stała. Tak bardzo ją tęsknię, Eryku. Pomścimy ją. Iwo jeszcze tego nie wie, ale dorwiemy go. Mury pozostaną mocne, a my musimy wytrzymać jeszcze trochę dłużej, aż armia Iwo osłabnie, a on zostanie sam. Wtedy go dopadniemy. Zapłaci za swoje czyny. Pomścimy Lorsulię, kochanie. Mam nadzieję, że masz rację. Mam nadzieję, że wszystko, że wkrótce się to wszystko skończy. Skończy się. Musimy być silni. Dla niej. No dobra. Mamy ciszę, spokój, nic nas nie atakuje.
A, to jest córka Sławka. Ksydani! Matka jest na murze, kazała mi tu na nią poczekać. Nie martw się, wasza wysokość, zapiekuję się twoją córką. Nie zmarnij, małe ziółko. No dobrze. Ej, gdzie jest Mietek? Został po dziuraczy, czy się nie żyje? Wypadł na porę, no nic. Ach, niech mnie. A co z Bianką? Udało mu się przynajmniej oświadczyć? To w ogóle ma teraz znaczenie? Nie, nie wygląda to dobrze. Masz rację, lepiej dokończę tę flaszkę, póki jeszcze mogę. Bądź silny. Kurde. Pokonamy wroga, tak. Sobik, dobrze mieć się czasami. Dziękuję, wasza wysokość. To jest moja córka. Miło mi cię poznać, Luli. Ojcze, król powiedział, że miło mi mnie poznać. Co powinnam odpowiedzieć? Też miło mi cię poznać, wasza wielkość, wysokość. No dobra. Sedani, tu jest jeszcze Letek. Wasza wysokość, bądź silny. Dobra, czyli Letek już więcej nie powie. No dobra, dajmy zapasy rodzinie. Co? Czy nie mam już zapasów? Nie mówcie, że się wszystko spaliło. Mamy dwie skrzynie zapasów. No szkurde. Chcę dać żołnierzom i rodzinie. Jak to zrobić? Dobra, wygląda ponuro, nic więcej nie powie, wiedźma tu przyszła pośpiewać. No nie wiem, nie podoba mi się to, bo teraz wszyscy będą głodować. Idę odpocząć. Upewnij się, że ludzie nie siedzą do późnej nocy, do zobaczenia rano. Czemu? No dobra, wypijemy w kielone. Ej, hej Stal, chodź, dołącz do nas. Och, ja naprawdę? To koniec, napijmy się wszyscy. Nie ty, Cydani. Och. Nie żałuj, córce, jutro możecie wszyscy nie żyć. Tu jesteś, kochanie. No dobra, no to chlub. Czy oni się tu gdzieś przesuwają do ataku? No dobra, mamy imprezę, taką, nie wiem, z małą ilością zasobów. Przerwali. Tak mi się zdawało, że oni się w nocy ruszyli. Sorry. Są tutaj. Eryk, zabierz to danie ze sobą. Szybko, biegnij do sypialni. Już. Dołączę cię później. Atena jest przy bramie. Żołnierze, za mną. Wszyscy inni idźcie w głąb zamku. Żołnierze, Davern. Iwo atakuje bramę. Twierdzi, że jesteśmy kłamcami, oszustami. Twierdzi, że bawimy się magią. Nie mogły być dalej od prawdy. Żołnierze, Davern. Trzymać się razem. Bracia. Mając zaledwie kilku ludzi od tygodnia, odpieramy wroga. Zniecierpliwili się. Wiedzą, że utrzymamy obronę naszego zamku. Więc Iwo próbuje swojej ostatniej opcji. To jego ostateczny cios. Zmierz się ze swoimi wnętrznymi potworami i wyjdziesz z walki zwycięsko. Pokażmy mu, że wiemy, jak się walczy. Pokażmy mu, z czego jesteśmy stworzeni. Łop! Kurde, może powinienem zostawić sobie tą na koniec olej. No nic, są w środku. Trzymać! O kurde, jest ich zbyt wielu. Chronić króla! Wasza wysokość, musicie iść. Moja rodzina jest bezpieczna w zamku. Nie opuszczę moich ludzi, nie zostawię was. Zostać przy mnie! Trzymać! Ulicha! Gdzie jest Jedrik?
dobra. Nie wiem, jak to się teraz skończy. No dobra, przybył. Król Jedrik zdążył przybyć na czas. W końcu jednak po wykonaniu tego pozornie niemożliwego zadania Dawer odniosło zwycięstwo. Ostateczny rozkaz. Skończył z nimi. Co teraz? Iwo. Wzdycha. Udało ci się. 5000 ludzi nie zdołało przedostać się przez te mury. Nic, tylko zadrapanie. Czemu bogowie cię wysłuchali? Co zrobiłeś, he? Że wszyscy... ze wszystkich ludzi wybrali ciebie. Obiecałem, że oczyszczę ten świat z magii. Co to za czary? Ha. Mam swoje sposoby. Magia czy nie, nie pozwoliłbym ci zwyciężyć. Mam swoje sposoby i zapewniam cię, że to nie był łatwy wyczyn. Co za bzdura. Przestań owijać w bawełnę. Zawarłeś umowę z diabłem. Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Chcę tylko wiedzieć, jak otrułeś mojego ojca. Co? Kurde, myślałem, że to on. Byłem... Nadal mnie za to obwiniasz? Byłem pewien, że to ty. Ty i twoje sztuczki, niech bogowie cię przeklną. Przygotowałem idealny plan. Czyli jednak ty. Podstawiłem wszystkie możliwe dowody. Ząb, fiolka, list. Z tą różnicą, że... Dowody miałem wskazywać na osobę, która zabiła. Ciebie, nie mojego ojca. A więc to byłeś ty, to prawda. Przygotowałem truciznę, ale nigdy nie planowałem zabić mojego własnego ojca. A kurde! Czyli o, to sprytna bestia. Czyli chciał, żebyśmy my zginęli i wtedy Lord Sulia byłaby naszą najstarszą córką i jej mąż praktycznie by rządził. Nie pomyślałem o tym. No dobra. Próbowałeś mnie zabić? Wspomniałeś, że dowody miały wskazywać na mojego zabójcę. Próbowałeś mnie zabić podczas tej nocy weselnej? To nie było nic osobistego. Ech, nie zachowuj się, jakby to była niespodzianka. Gdybyś ustąpił z tronu, byłbym królem Dawern. Z twoją córką u boku, lokalni baronowie zaakceptowaliby mnie na tronie bez problemu. Dzięki wskazówkom, które rozrzuciłem, przeprowadziłbym dochodzenie i uwierz mi, wykonałbym o wiele lepszą robotę, przedstawiając dowody. Po sądzie królewskim ludzie musieliby stanąć po mojej stronie. Jeśli chodzi o Atanę, prędzej czy później otrzymałbym tamtejszą koronę, ale udowodniłbym ojcu, że potrafię podjąć działania. I kto wie, może twoje archiwa miałyby wskazówki, jak wyleczyć moją matkę. Gdyby tak się stało, znowu wszyscy bylibyśmy wielką, szczęśliwą rodziną. Naiwne, może. Ale czy ty nie zrobiłbyś wszystkiego, by pomóc ukochanym osobom? Dlaczego zabiłeś Lord Sulię? Zabiłeś moją córkę. To nie może nigdy zostać zapomniane. To nadal mnie przerasta. Co zrobiła, żeby na to zasłużyć? Czy wyjaśniłem już tego wystarczająco dokładnie? Nie chciała mnie słuchać. Myślała, że jestem kłamcą. Ważyła mikstury. Jestem pewien, że próbowała mnie otruć. Jej kot doprowadzał mnie do szaleństwa. Kocie włosy były w moim kielichu, w misce, w łóżku. Dostał na co zasłużył. Co? Co kot dostał? Nie wiem, nie rozumiem w sumie. Co się... Czemu? Przecież o kocie nic nie było mowy.
No nie wiem, przecież... O, nieważne. Ale co najważniejsze, to ona pomogła ci w walce z Radowią, prawda? Dała ci znać, że nie nadejdziemy, prawdopodobnie dając ci przewagę nad Radowią. Była zdrajczynią. Jaki miałam inny wybór? Więc tak, no nie zabił Talisa, to już wiedziałem, więc o tego nie będę pytał. W kwestii zdrady. Nie pomogłeś nam w bitwie z Radowią. Dlaczego? Czy naprawdę musisz pytać? Miałem nadzieję, że wykonają za mnie całą robotę. Pfff! Gdyby ciebie zabrakło, to byłby mój. Szkoda, że mój ojciec tego nie dożył. No dobra, czyli to już nie będziemy pytać, bo nie ma sensu, wystarczy. Nie sądzę, żeby było coś jeszcze, czego mógłbym się od ciebie dowiedzieć. Ciągle mówisz, że otrułem Talisa, ale nie ma takiego scenariusza, w którym bym coś na tym zyskał. No przecież powiedział, że on go otruł. Oh my god, ja nie wiem, jak oni to tłumaczą. Ty też nie brzmisz, jakbyś go otruł. No przecież powiedział wyraźnie, no... Choć jest to frustrujące, wygląda na to, że nigdy nie dowiemy... Ludzie, ktokolwiek tą grę robił, naprawdę spierniczył, no bo wyraźnie powiedział przed chwilą, że chciał otruć mnie, bo chciał odziedziczyć tron. I coś się musiało stać, że trucizna trafiła gdzie indziej. Więc, no dla mnie to jest oczywiste. Oni, że nie są, nie wiem kto pomógł, ale okej. Choć jest to frustrujące, wygląda na to, że nigdy nie dowiemy się, kto za tym stoi. Och bogowie, już wygrałeś, po prostu powiedz mi, Eryku. Jak zamieniłeś kubki? No teraz się dowiemy. Nie zamieniłem. Ty słaby, obślizgły kłamco. Mierdzisz mnie, jesteś obrzydliwy. Słaby, obślizgły, obrzydliwy? Jest cały ślepki i lepki, trochę obrzydliwy. Szukałam go wszędzie, przepraszam. To? Otóż to, plamka, ślimak, zwykłe szczęście, co? Gdyby nie ślimak... Sorry. Gdyby nie ślimak Cedani, podano by mi zatrute wino. Cedani powiedziała, że szukała każdy garnek w kuchni. Musiała wówczas zamienić kubki. Zatruty napój, który był przeznaczony dla mnie, został podany Talisowi. No dobra, wyjaśniło się, ale naprawdę ten poprzedni opis mnie wkurzył. Nie może być, niewiarygodne. Zostałem pokonany przez ślimaka. Wszystko to, wszystko z powodu ślimaka, to najczystsze dzieło diabła. Będziesz tego żałował. Iwo, oszczędź sobie pogróżek, oszczędź sobie oddechu, to koniec. Iwo, król Atany, jesteś oskarżony o... otrucie króla Talisa i próbę zabicia mnie, króla Davern. Zdrada, masakrowanie cywilów, prowadzenie sprawiedliwej wojny przeciwko królestwu Davern i przede wszystkim bezwzględne morderstwo księżniczki Lorsuli. Nie zasłużyła na taki los. Na ciebie. Na ścięcie z nim. Niech gnije w lochu. Nie zasługuje na litość. Ściąć go! Zmów swoje modlitwy, nie ocalą cię, ale lepiej miej nadzieję, że przyniosą ci spokój. To dla ciebie koniec drogi, dopadła cię ostateczna sprawiedliwość. Jesteś głupcem, sądzę, że coś to zmieni. Atana jest odważna, dumna, moi ludzie nie odpuszczą, gdy usłyszą, że ich król nie żyje. Przygotuj cię, bo czeka cię wiek gniewu. Może, ale ty go nie ujrzysz. Król Iwo został skazany na śmierć za swoje czyny. No dobra, nareszcie chwila spokoju, tylko czekaj, aż ona trochę dorośnie. Za chwilę będzie biegać po całym zamku jak mały kot. Nie mam nic przeciwko, wiesz o tym? Przynajmniej coś się będzie dziać. Mam nadzieję, że będzie bardziej wspominać Lorsulię. Sprawiła nam najmniej kłopotów, kiedyś była mała. Och, nie mów tak, wszystkie były grzeczne. Mam nadzieję, że Astalia nie wpadła w żadne kłopoty. Znasz ją, poradzi sobie jak zawsze. Może nas teraz odwiedzi, skoro to już koniec. Oby. Gdzie jest Cedani? Ach, to i ona. Och, myśli, że mogłabym kiedyś zaprzyjaźnić się z radowiańskim żubrem? To mógłby być świetny agent. Twoi agenci już nam bardzo pomogli, nawet sobie nie wyobrażasz.
Myślisz, że to przetrwa kto? Masz na myśli ten sielski widok? A, aha. Tylko czas pokaże. A czemu ma nie przetrwać? No dobra. Przeżyliśmy. No dobra, zdecydowałeś się ściąć Iwo. Paloma, żona Talesa, nigdy nie odzyskała zdrowia, jak się okazało. Żadna ilość krwi przelanej w imię bogów nie może odmienić czyjegoś losu. Następca Iwo traktował porażkę swojego poprzednika jako haniebne marnotrawstwo zasobów i przyrzekł... Co, kurde? Nie mogę się dowiedzieć, co przyrzekł. Kurde, to mnie wkurzyło teraz. Ja mogę się cofnąć? Nie wiem. Zdecydowałeś się zabić Bayerna za to... Bayera to zrobił. Bez kogoś, kto by ich poprowadził, wolni ludzie Bayerna rozproszyli się po gajnie, wiecznie w strachu próbując ukryć swoje akcenty. Żaden radowianin nigdy nie mógł czuć się bezpiecznie w Davern. No. Zdecydowałeś się zamknąć Asalię w jej komnacie po tym, jak podjęła próbę ucieczki. Asalia nigdy nie wybaczyła Erikowi, że zamknął ją w zamku i nie pozwolił jej odejść z Mają. Zawsze omijała Grewno i jego okolice. Krus spędził wiele nieprzespanych nocy, zastanawiając się, czy z Asalią wszystko w porządku. No dobra. Byłeś dobrze przygotowany do wojny z Sataną. Dzięki twojej obronie Sedani przetrwała wszystkie okropności. Ostatnie wojny wydawały się odległą przeszłością, dzięki zawsze wesołej Cydanii. Małe ziółko, jak lubił nazywać Eryk, nadal przynosiła wszystkim radość swoim pozytywnym nastawieniem lub była nieustająco męcząca w zależności od perspektywy. Wysłuchałeś swojego wiernego doradcy podczas sądu królewskiego. Andry nadal słuch najlepiej jak potrafi. I co teraz? Ja bym chciał zobaczyć dwójkę. No i... Jeden z dwóch. Czemu nie mogę zobaczyć dwa z dwóch? Królowa Aurelia przetrwała do końca. Królowa Aurelia była wdzięczna za zakończenie tej okropnej wojny. Zawsze wspierała ona Eryka we wszystkich jego przyszłych wyzwaniach. No nie, nic nie mogę tu zrobić. No chciałbym zobaczyć, co jest na kolejnej stronie, bo to jest jakby dwie strony na jeden temat powinny być. Kurde, 5 z 5. Odmówiłeś przeprowadzenia rytuału. Bitwa z Ataną zadała poważny cios zdrowiu Eryka. Pomimo to nowonarodzona księżniczka Lorsulia II wniosła wiele radości w życie Eryka i Aurelii. Choć król Eryk nie miał prawowitego następcy tronu, był wdzięczny za nowego członka rodziny. No dobra, nie wiem, co to znaczy. A, bo to jest jedna z wersji. Dobra, rozumiem. Czy jest wiele wersji, które mogą się wyświetlić. Mimo tych wysiłków nie było nikogo, kto mógłby przejąć tron. Bez prawowitego następcy Davern po śmierci Eryka wkroczyło w okres Tanistry. Minęło wiele burzliwych lat, zanim ogłoszono nowego króla, ale to już inna historia. I to wszystko. A do swojego ostatniego tchu, król Eryk nigdy nie przestał żałować niektórych swoich wyborów. Pragnął cofnąć czas, zmienić choćby kilka z podjętych przez decyzji. Dziękuję za grę, wasza wysokość. No dobra, fajne zakończenie. Nie wiem, czy jest dobre, czy jest złe. No i koniec, żeśmy przeszli gierkę. O, taka ostra muzyka na koniec. Jeżeli będzie kiedyś coś więcej z tej serii, to z pewnością zakupię. Podobało mi się. No dobra, pozdrawiam. Taka jednodniowa, szybka seria. Do zobaczenia w kolejnych już typowych, codziennych.